No, Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry, Polsko. Nie, no zastanawiam się nad tym patchem, a przy okazji jaki level mam tego odpala zadania? Darek? A, już. Ja mam zadanie, tam jest chyba bodajże 118. 118, no. 118. Coś musimy przekspić. 118. Obniżę, dobra. A na 120 chyba robiliśmy zadania, tak? Tak. Dobra. Nie, no zastanawiam się, z jednej strony to, wiesz, no dobrze, że to jest patch końcowy, ale trochę mnie to zirytowało, wiesz. Bo to jest 2 miesiące jednak czekania, wiesz. To jest. No nie chciałbym tego przerywać i zaczynać na przykład Konana czy coś, bo wiesz, mam obczajone wszystko, nie? Potem jak już. No ale to jak jeśli dobrze zrozumiałem, no to widocznie będziemy mieli tylko do zniesionych smoków, z tego graty do ósemki, ale innych setów nie będziemy mieli. Bo jeśli nas ominęły 3 aktualizacje, to jest taka lipa trochę, no. No właśnie, bo właśnie musimy coś zrobić, nie? Bo to tak, to za długo, za długo. No też mi się wydaje, że tego, tylko że Ja nie chcę anomalie. czekać, powiem wam szczerze. No ale to co, no to. Nie no, wbić achievementy chyba i zobaczymy, no jeśli przyjdą achievementy nowe, to można grę wymaksować, tylko że to jest kwestia tego, no nie no, te koronki to będzie trzeba wbić, no i zakończyć temat tej gry. No Po bo to to tak do sierpnia, no po, jeśli z tego co dobrze lipiec. to trochę tak, no lipiec, sierpień No 24. tak, no nie wiem, długo, wiecie, długo już też, nie oszukujmy się, ale długo gramy też, nie? No długo, długo. No to jest moje zdanie, że długo gramy i no i co, no i trochę mi się. Nie mam wyzwania. No, trzeba i tak anomalię dobić, no to. I zrobić przerwę, no po prostu, zrobić przerwę i poczekać na aktualizację, no. Wbić to, co się wbije. A czy wiesz, Darek, tutaj nie ma problemu, po to szybko sobie człowiek przypomni, wiesz, jak się gra, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo ja tak jak dzisiaj oni powiedzieli, że dają ostatniego patcha, bo obejrzałem to dokładnie, wiesz. Później mówię jeszcze, wiesz, tam nie zrozumiałem niektórych tekstów ich. No i mówię, przeczytam, wiesz, co dokładnie o co chodziło, prawda? Bo to oni wprowadzą ostatniego bossa, już nie miało być bossa, ale jeszcze doszli do wniosku, że wprowadzą końcowego bossa, wiesz. Ale w Konana to ja bym z nią chęcią pograł, tylko kiedy teraz wejdzie ten patch, no. W Konana, też jest pytanie, bo ma być nowy sezon, ale ja nie wiem, kiedy on wchodzi w końcu. Nie wiem, no można ten przed tym patchem wziąć jeszcze wejść i tam, żeby potem porównać, nie? Jaka jest różnica między tym, tam wcześniej trochę zagrać. Na Konana? No i potem jak patch wyjdzie, to będziemy widzieli, Będziemy wiedzieli, co, jaka jaką, będzie tak, balans. co, że, jaki balans i. Bo tak jak wyjdziemy zaraz po aktualizacji, to wiesz, też długo żeśmy w to nie grali, więc będzie trochę lipton. No po Nie będzie takie. się można odnieść do tego, nie? Do tej zmiany. No to wiesz. No niby z tą staminą mają coś tam zrobić, nie? Tak. Albo skończyć w czerwcu tego. Znaczy,
nie wiem, z tydzień jeszcze pograć w tego Monstera. Może koronki jak koronki. Macie, może koronki by zostawił na razie, wiesz? Lepiej będzie się biło. Potem możemy znowu wrócić, wiesz. Po to poziom anomalii, wiesz, wbić. Dobra, bijemy najpierw tego Miśka. Już tylko jeszcze się wróciłem. A gdzie Misiek jest tam? Patrzy z tym. No bo tak mnie trochę, ja myślałem, że to oni dadzą od razu, wiesz, tutaj na konsolę, no. A oni jednak zrobili inaczej, że dopiero konsolę tylko Steam dostał i Nintendo, no. No to może 30 minut na szynę. No już dostałem. To już tam biegnie, bo... Nie no, spokojnie. Zbieram tego wszystkiego, wiesz, a potem... Nie korzystasz. Potem jak kroję... Nie, jak kroję ten, to jest takie coś, że musisz coś przełożyć. Bo no, tak, pełny ekwipunek, nie? No i nie umiem tam tego ogarnąć za bardzo i... Wolę się wrócić. I czuję, tak się zastanawiam nad tym, bo ja nie wiem, ja bym pograł jeszcze 2 tygodnie u Monstera i po prostu go zostawił na tego patcha 24 sierpnia. No po to popsuje też radość z gry, wiesz? I ja nie lubię strasznie, jak nie możemy być najmocniejsi, tylko szybko na czym może tego Quasidera, co to tam mieliśmy grać? No, jakoś tak, no. No po, na singlu to nie ma co. A doskonalenie to nie wiadomo, czy się tak, wiesz, od razu odnajdziemy, bo teraz trzeba podjąć decyzję, czy PvP, czy PvE, wiesz. Chociaż po PvP to wymaga dużo czasu, no ale znów możemy po komuś podokuczać, prawda? Tak, PvE serwery są całe zastrane, że tak powiem. Oni nic tam nowego, wiesz, nie dają. Trzeba jakąś taką podjąć hardą decyzję, no. Ja bym tam zagrał na PvP. A czy z drugiej strony, wiesz, no to jest znowu to z czasem, nie? No właśnie. No teraz się trochę pozmieniało, bo... No dało mi dzisiaj do zastanowienia ten monster. Pomyślałem, że oni dadzą go, wiesz, od razu. Mówię, i nie będzie problemu, wiesz, i przejdziemy płynnie. Bo tak, koronki nam tylko zostały w sumie. No i do wzniesionych smoków, to i tak będzie na pewno jeszcze z tydzień dobrego grania, bo... Ja mam, nie wiem, 150 któryś level, a nie wiem... Nie wiem, do którego, wiesz, levelu teraz możemy, wiesz, o co chodzi? Jak jedna osoba będzie miała odkryte, to w sumie wszyscy będą mieli surowce, wiesz? Bo ja nie widzę tutaj, żeby, wiesz, poza wzniesionymi smokami, żebyśmy mogli jeszcze bić. Bo bijemy na razie, wiesz, od tygodnia to samo, wiesz, o co chodzi? No. A dobrze Madzia powiedziała, że potrzebne wyzwanie jest, prawda? No już nie jestem, no dobra. Ja też, ale nie macie, już się... O, już, zobacz. Sam mi pomógł. O, ty no. Gnojku. Gnój to mało podziane, śmierdzący. Nie, no to jakoś, nie wiem, w niedzielę podejmiemy decyzję. Bo to nie ma co. Tylko wiesz co, ja muszę przeczytać tego, czy, kiedy ten patch wykonanie. O tak. Wiesz. No tak 2 tygodnie przed tym, albo no, tak żeby, bo to z tym czasem... No bo ja nie wiem, kiedy ten nie... sezon jest, wiesz, no, nowy. Zobaczyć ten, zobaczyć, zmieniony. Wiesz, żeby wiedzieć.
co oni tam pozmieniają. No właśnie, no. Dawno się nie grało, to wiesz, to będzie też nowe wszystko. No i co, bo żeby tak nie było, że zaczniemy, wiesz, tydzień czy dwa i będzie game over dożywotnio. Tam się tym przejmujesz, kurde, nie ta, to będzie inna gra. O, bo odsięgnął mnie. Nie no, trochę długo gramy w tą grę, bo to już będzie za 2 miesiące. Wiesz co, nawet nie wiem. I co by było, gdyby było, no. Trzeba jakąś decyzję podjąć, no. Tak, tak. Powiem ci, że mi się z nią fajnie gra, nie? No, ale... Znaczy, no wiesz, teraz to tak poza, wiesz, ulepszeniem tego sprzętu, to nie ma takiego wyzwania. No nie ma wiesz. Nic, no. Jedynie co to, żeby zaliczyć te wszystkie rzeczy. Bo nawet ja na, nie, wiesz, ta, ja no taka, bo też koronki to na wydarzeniach, wiesz. To nawet usiąść i ze 2 mecze codziennie walnąć, wiesz, tak dla przypomnienia, wiesz, żeby nie zapomnieć tego. No ale potrzeba nam jakiejś zwartej akcji w końcu orzeźwienia, no. Ten będzie biegał. Nie wziąłem tego. Będę usypiał. Pośpi, draga. Kurde, weź inny pan. Chodź tu dziadu. Aha, ale chyba dałem. Ja dałem. Nie, nie wchodź tam. A, już ta żaba chuj z tą żabą. Plan był dobry, ale... No, dzięki. Kamieniami rzucam. Ta. Tylko teraz kwestia, czy idziemy na pełen serwer. Tam, gdzie jest módzka. Chociaż nie wiem, może by zainstalował tego... tą strzelankę i by trochę postrzelał sobie. Dawno takiego niczywego. Znów z drugiej strony w tego Battlefielda czytałem, wiesz. Też może by pograł trochę, wiesz. Za dużo gier jest, kiedyś nie było problemu. Ale... No ja tam bym już za tym Outsiderem, nie? Tak, żeby się odmulić. Coś takiego żywszego, też mi się wydaje, że... Znaczy, to jest i tak dynamiczna gra, no może, a może my jesteśmy za wybredni, wiesz? Znaczy, no... Nie wiem, no... Tam czas też na zmianę jakąś. Czas na zmianę zjeść Twixa, ale macha. Bo może dlatego, że też wiesz, no ale tak, z drugiej strony broń zmieniać teraz w monsterze to jest bez sensu, no. Bo człowiek dąży do ulepszenia jednej przynajmniej na maksa, a to... Dupa wychodzi tylko z tego wszystkiego. Bo ja nie wiem właśnie do... Nie wiem, no ja na razie no nie zmieniam, bo... No nie, ja też nie zmieniam, bo ja to nie ma sensu, bo się naobsykałem ją, wiesz. No. Dobrze to wychodzi. Wszystkie te, słuchaj, wszystkie misje praktycznie są, wiesz, przechodzone. Oglądałem statystyki dzisiaj Monstera. No. 22,5 miliona kopii sprzedanych. Łącznie ze wszystkim, wiesz, konsole, Nintendo, wiesz, bla, PESET, wiesz. Dobrze im ta gra poszła. Bo oni się pokazywali, wiesz, takie na tym głównym ich expose, prawda? Poza tym, że są dziwni ci Azjaci, powiem ci szczerze, nie to, że ja dyskryminuję, ale oni są naprawdę brzydkie ludzie. Takie, wiesz, no cholera, on się śmieje i ja nie wiem, czy on płacze, czy on tego, bo on tam się żegnał z Monsterem, wiesz. Że dał całe serce, to się zgodzę, wiesz, pokazywał grafiki,
skąd im się wzięły pomysły na dzieci, na te, po to dzieci rysunki, wiesz, wysyłały do nich, albo to może nie dzieci, tylko ja tak zrozumiałem, wiesz, na skórki, wiesz, na takie bleble, wiesz, skąd te pomysły na to wszystko, wiesz, i teraz, bo to w sumie wychodzi, że to będzie, przyszły, oni już produkują Monstera Huntera, chyba ten, szóstka? Nie wiem, bo na konsole tylko wyszły, chodzi o PlayStation, prawda? To wyszły tylko dwie. Dobrze, z tego dwie? Dwie. Na czwórkę. Co? I co, ktoś mnie... Kot jest dobry, mój. Pobieg do dziury. O, o telefon do Madzi. Maxcom, telefon do ciebie. No. Ja się uleczę. Leć do namiotu i ten, telefon odbierz po... Chyba się kuzyni twoi dobijają do ciebie. Wszystkiego najlepszego. Dobra, lecimy. To dzisiaj, nie? Dzisiaj? Nie. Dziewiątego. Dziewiątego. Który dzisiaj mamy? Siódmy. A, to jeszcze nie. Nie, to nawet, to wiesz, ale ona sama nie pamięta już, tak, wiesz, ten bieg to... Jeśli miesiące będą, to... No... Na PESEL nic nie poradzi. No nic nie poradzisz, no... Za cudo przyszło, tego też lejemy. No, tak, no tego mamy trzy. Nie no, biorę te trójki, no bo to wiesz, one są najbardziej płatne, dobrze. Wiesz, w sumie to zobaczyłem czasowo, że wychodzi... tak średnio, wiesz o co chodzi? To zależy jaki potwór jak ci podejdzie, ale chodzi o expa, no to najlepiej trójki. No i dostajesz te monety, bo... za dodatkowe współczynniki, wiesz. A tam 3000 monet musisz mieć, to tak się wydaje, no. Niby, że nieduża. O, pojawił się ten. Madziu, masz tego może królika, byś poleciała po Sergiosa. Nie wiem, czy ona ma, czy nie. Powiedziała, że wszystko słyszy, że wszystko... Ale to... Ja myślałem, że ja wziąłem, bo... Byłem tam, ale chyba mnie wskoczyło, albo... Gdzie on jest ten? Chyba... Chyba pajac. Ale się rozszalał. O, zabija was. Panie kochane. Nie no, mówisz, bo on był ten właśnie ten wzniesiony. O. Siadło mu na psychikę coś. Jutro, wiesz, cała Polska wolne, to... Nie. O, się zdenerwował. Gdzie ta menda poszła? Tam. Schował się za ścianą. Na streetach. O, rzucić koszek? Nie. Nie.
To zainstaluj do ręką może tego Quasadera. Zobaczymy. Znaczy ja ten, ja go mam cały czas. Nie, zobaczymy. Znaczy mnie tam ciekawi też trochę fabuła, wiesz to. Bo się skończyło nawet tak nie głupia ta fabuła, wiesz, tej podstawki. No. Dodatek będzie pomieszany. Od nowa, czy mi się chce zaczynać tam, to nie mam pojęcia, wiesz. Chyba od nowa to nie, chyba że jest nowa gra plus, wiesz. To nawet nie pamiętam, na jakim etapie skończyliśmy, no. No też nie. Chyba kapsuły tam robiliśmy. Chcę tu przyjść do tej pułapki, pedał. A on ci nie złapie. To smoczek. To jest smoczunio. Lejem go. O. Uciekł. Macie ciekawe, gdzie ona broń wstąpiła. Chyba na tej skale. Ciężko. To tak, to była prowokacja z mojej strony. No tam tak małe zaczepy. Małe zaczepy. Ale zbudowałem. A ono do nas poczęstował. Łopa, trochę przegięłem. Ja się, dam radę, spokojnie. Ja tobie też pomogę. Piękna akcja. Jakieś małe szczury tu. O. Ładnie w niego demyż wchodzi nawet, co? Mhm. O. Gdzie to dziadostwo się skrywało? O, tam. Jak mi zaskoczył. No gdzie to jest? Czy tu? Ryjek zabrało. No dobra. Możesz... Done for!
po kostkach. O! Na 10 minut przyszedł. Tak, będę jeździł. Pięknie to wyszło. O, zabity. Sam tego graty trzeba wyciąć, bo... No już wycinam. Dobra, ja go będę lał, a ty wytnij tego. Dobra. Już Madzia, dobra. Madzia już też tam wycinam. Ja już wycięłam. Zdąży. Dobra, idę wyciąć. Ta! Dał mi wyciąć. Idź tam, poszedł mi tam. O, zniknął. Dobra, ale... Dobra, ty to zawsze masz podbój. Nie, tam. Łapki na niego działają. Czerwony zrobił ze złości. Alkoholik. To pocieszenie sobie ten pozbieram te. Ale teraz się zemściła Menda. No jestem o tym. Dobra, gwiazdkę. Dobra, dzięki. A chciał unik zrobić. Załatwiliśmy go w klasycznie. On zadaje krwawienie. Opa! Łobuz jeden. O, dzięki Dareczku. O to widzę, że... No zobacz jaki. Dobra, nie przerywaj sobie kombo, ja sobie wiesz, uleczę się. No nie, spoko, ja sobie tu... Zaczajam się. A tak. Teraz zrobimy coś takiego, no pik. I teraz... Czerwony jebaniec. Odpali się? Tak. Ogłuszony? Ogłuszony. On nas załatwił. Dobra. Ty co, zjadł po łapkę? Ja już jestem.
Teraz to już, wiesz, po zawodach już. Teraz to... Ale ja walczyłam cały czas, ja jestem... Tak, taka walka... Znaczy, się... Byłam mentalnie z wami, a teraz już mentalnie jestem... Mentalnie to ja widziałem, jak w ścianę się tam nawala tym mieczem. No wiesz co? A co ci ja mówię? Ty nie zaszczepiaj. Wchodzisz od razu i zaszczepiasz. Chyba... Nie, no... To ty ładnego kota masz, chciałem ci powiedzieć. Nie, teraz już nie wiem. W ogóle... No comment. Gadaliśmy z Darkiem na temat tego, że może w tego. O, sejdę. No, pograć. No, tutaj jest tydzień czasu i po prostu zrobić przerwę. Możesz się z koronkami zrobić ze wszystkimi, poczekać na tego pacza. No to po co jeszcze tydzień czasu to przedłużać? No znaczy do końca tygodnia. Znaczy, no wiesz, ja i tak chcę wbić przynajmniej ten poziom anomalii tutaj, wiesz. To o to chodzi. A nie, no... A. Wiesz, bo jak nie bijemy tego poziomu, tego to na patchu, a to wystarczy, że jedna osoba bije. No to mówię, do końca tygodnia pogramy w Monstera, skończymy to po prostu i ciąg dalszy będzie w sierpniu. No bo tak to co, cały czas bić te potwory, cały czas jak no to cały, no będzie... Trochę, nie będzie, a czy wiesz? Progresu? No można koronki robić, no można, no ale... No, nie, no można koronki robić, nie? Tylko, że o to chodzi, że dużo jest koronek na wydarzeniach, wiesz? I tych koronek tutaj wbrew pozorom nie ma tak dużo. Jedyne to będzie problem ze wzniesionymi smokami, żeby wymaksować grę i wiesz... I z tymi 3000 monet tego dziada kupić, wiesz? Tam... towaru. A ja tak czuję, że jeśli to nie mamy tego patcha, wiesz, numer 86, czyli 14, 15 i 16. No, trzeba zobaczyć, jaka jest aktualizacja, przecież to można sprawdzić. No to ja czytałem dzisiaj, ale ty nie słuchałaś, to nie ale wiesz. Ale no. Jaka jest aktualizacja na PlayStation, jaką my ale mamy, na, nie słuchaj, jest. Ale to są inne aktualizacje na konsole, a inne są na Steamie, inne są na Switchu. No to ale, no to, Jezu, a jak się nazywa ta na konsole? Czy nie ma podanego numeru? Rozumiem? Jest jako jeden wielki upgrade. 14, dobra, 15, mniejsza o większość, można tak, moim zdaniem tak, możemy, nie wiem, albo robić, no, albo robić koronki już, no nie, albo po prostu, później się... Bo, nie wiem, to za długo jest po prostu, no. Tak, zmęczenie materiału, też mi się wydaje. Nie macie takiego przesytu? Trochę tak. Tarek nic się nie odzywa. Nie, skupiłem się, wiesz, mi się to podoba, nie? Pierwsza gra od Konana, która mi się spodobała, bo tak to... Znaczy, wiesz, to i tak trzeba się logować i bić te anomalie po... Dzięki wzajemnie. 120 lat. Ja, kurde. Pan. Nie na wodę. Nie na wodę. Widzę, że trzy osoby są w nocy, to nawet dzisiaj nie jest źle. Mówiłem, że Boże Ciało to wszyscy święci, wiesz? Wszyscy Boże Ciało, wszyscy święci. Wszyscy nie, no. Wszyscy nie chcą tego ciała. Poświęcić? Ty, nie. Jak już mieszamy święta, to... Do kościoła nie chcą iść, więc wolą streama oglądać. A ja się zastanawiam, ten dzisiejszy pasz po prostu mnie zaskoczył, wiesz? Ja myślałem, że to dadzą... Bo takie były zapowiedzi. Ale tak... no to ja myślałam, że my już mamy to, no bo to teraz tak się rozdrabniać i tak, no nie wiem, a my jeszcze mamy do zrobienia tamto, z tamtego czegoś tamto coś. Co, z podstawki mamy? Wichajster. Z tamtego no czegoś tamto no. Coś jeszcze musimy zrobić. Panda no. Pisze o tym patchu właśnie. Ja też dzisiaj właśnie czytałem i oglądałem te, wiesz, z Monstera, prawda, całe wydarzenie, co oni tam gadali, te... bracia nasi koreańscy i jestem taki trochę niesmaczony, że tak późno, wiesz, myślałem, że oni dadzą to, no właśnie, i dlatego chcemy zrobić przerwę, wiesz, do sierpnia, żeby nie psuć całej gry, wiesz, bo nam tu brakuje dosłownie do platyny kilku segmentów, koronki, prawda, takie przyjemne grind, prawda, tylko że jak się
ma wymaksowaną tą taką postać, no to się fajniej to robi, prawda, wiesz, a to jednak taki niedosyt po te sety, wiesz, to jest takie, no, takie problematyczne, no. Darek, ile brakuje mu tego poziomu? Żeby on miał ten poziom. Ale co? Ja? Ile ci brakuje tego poziomu? Ja mam 118. No. Nie, Darek... Więc, więc kolega też jest pewnie tego zdania, co my, no, że trochę lipę dali. Brakuje. A do ilu on chce dobić w ogóle? Nie wiem, bo z tego co się zorientowałem, to możemy anomalię tylko do 200. Z tego by wychodziło. Jeśli nie mamy tej aktualizacji z Welkaną, to, to tylko do 200, no. Tylko? Gratki, gratki. No gratki, gratki, no to jest tylko do 200, no bo jak jest do 300 anomalia mają na Switchu i na Steamie, no to jest... A to jest 2 miesiące. Ja to mam takie jakieś, powiem wam szczerze, dziwne, że chińscy bracia to mają, czy tam japońscy mają tak, kupią jedną grę i nawalają cały czas. Nie, no to jest taka prawda, wiesz, to, to jest... Nie za dużo. Ty, słuchaj, wierz mi, że szybko... Co no, szybko? No i Panda pisze tak samo, że 200 poziom anomalii, no. Odpowiedział nam pytanie, dzięki, stary. No, ja 200 poziom. Ja mam 137 dopiero. A ja mam 150, a ja mam 150 chyba czwarty. No to też, no nie za no dużo ja zostało. No to ja nie wiem, Bogdan, dzisiejszej nocy... Siedzisz i pijesz się normalnie. Nie, no to, nie, no zasadniczo to 3 dni ja mam wbity, no, no nie, no 3 to może przesadziłem, 4 dni i wbity na pewno mam 180. No dobra, no, o, no to 108, a 200 potrzebujesz. No to, po, słuchaj, ja teraz zobaczę. A my zobaczę. Co będziemy robić? Będziemy leżeć i pachnieć. No. I kolega tutaj też mówi, wiesz... Że liczył, że będziemy czekać do czerwca. Ja tak samo byłem, ja byłem święcie przekonany. No dzisiaj to mnie tak zaskoczyli, że aż 3 miesiące. Mówię, dobra, po to wiesz, oni dadzą nam, wiesz, tą aktualizację i mówię, już będziemy mogli takie, wiesz, buildy, można powiedzieć, pod metę szykować sobie. Każdy, wiesz, według własnego uznania. A tu okazuje się, że 3 miesiące takiego, no, przerwy. Zasadniczo to jak za karę trochę nas potraktowali. Najpierw nas namówili na tak fajną grę, a później tak nas trochę tak zdewastowali. No co, chcesz grać, to sobie graj, no człowieku. No, no ale to wiesz, no. Ja nie jestem aż taki mocny speedrunner, ja żebym wiesz. Ja myślałam, że zaczniemy tego Outridersa. Outriders. Potem. No i tak zaczniemy chyba w przyszłym tygodniu. No powiem, mówię, ja jeszcze chciałbym do końca tygodnia pociągnąć Mossera. Ale a ja, później po ja, prostu... ja, Wałęsa, będzie... ja. Ty, ja. Słuchaj, a nie spytasz się, co chce lud? Lud? A lud to by chciał pewnie ze mną pograć. O, panie! Zawsze można tyś wrócić moim do... pasterzem. Słuchaj, właśnie ja się zalogowałem, wiesz, na tego, na starego tego monsterka, że tak powiem. I powiem ci, jakoś tak nie mam wyrwy tam grać, wiesz, ta mechanika, to jednak to już jest to nie to. Tam, wiesz, najgorsze to jest to, że tam osiągnęliśmy wszystko, co mogliśmy osiągnąć. I tu jest właśnie ten taki pies pogrzebany, no. Tam mamy wszystko. No, wszystko mamy, rozumiesz? Mamy tak wymaksowane postacie, wiesz, mamy te Fatalisa, wiesz, porobione... I ja już po Fatalisie to nawet nie mam pojęcia, co tam jest. A Darek nasz nie ma. A Darek nie ma zresztą. Nie, ja nie kraję. Wiesz, to jest najgorsze, to jest to takie właśnie wracać się tego. No super gra, ale najgorsze to jest się wracać do przeszłości. To sobie człowiek psuje wspomnienia, wiesz, my już to przerabialiśmy, wiesz, poza survivalami to... Te, takie gry właśnie, bo ja kiedyś jak w San Andreas remastera zagrałem, to aż myślałem, że się popłaczę na sam koniec. Tak sobie popsułem, kurwa, dzieciństwo, że tak powiem, no. Aż normalnie przyklełem. Wiesz. Ale, no mówisz, że nie masz pytań, prawda? Tylko, że właśnie my tam wymaksowaliśmy to. Nie wiem, na jakim etapie ty skończyłeś grę, to jest właśnie interesujące. Bo po Fatalisie był jeszcze jeden boss. Wiesz. Już się pamiętam. No odpalamy, dobra, odpalamy. Już, ale patrzę, jakie zadanie patrzę. No to byśmy, mówię, to samo cały czas się przebija, wiesz.
Ja tam nie włączałam tego tradersa, powiem wam szczerze, a A to zrobiliśmy. O tego też nie włączę. I hospital mam do ogrania. Hospital mam 120, do ogrania. Tak? Ja Walharię kupiłem i też kurwa. I Walhalle mam dobra, też no do ogrania. To walniemy. Wiesz. Ja to nie... Ja nie wiem. O, mój kolega ten. Rajan. Rajtank. Rajtank. Nie no, będzie trzeba zrobić do końca tygodnia. Tak, ostatni stream będzie w niedzielę z Monstera na razie i dopiero w sierpniu. Zrobimy sobie taką przerwę. A no tak, no nie, no to no jak to jeszcze daleko. Safilam, Radziu, pamiętasz tego bossa? To przejściowy set mieliśmy z niego. Fajny taki boss, podobał mi się. On był. Ale na... powiem ci szczerze, powiem ci stary, jak od razu powiem ci szczerze, że po Fatalisie tak się zmienia gra, że jak naprawdę jest 150% w ogóle zmiany, nie 100%, 150 powiem po Fatalisie, wiesz? Bo ja pamiętam, że on miał na minus na zgodności, prawda? Jeśli ktoś tam robił build podkryta. Zresztą nie wiem, czy grałeś. To tak zmienia całą mechanikę gry Fatali, że ja byłem tam na hybrydzie. Ja może kiedyś zrobię. Na lepsze, no to jest na 5 razy na lepsze, no. Bo słuchaj, jak Fatalisa już przejdziesz, nawet więc to ci powiem szczerze, ja powiem ci, że to, najlepiej to zrobić tak, na leniucha. Po tą pierwszą tą fazę musisz przejść sam, prawda? Wiesz, Fatalisa, żeby cię gra dopuściła do tego, do po prostu do farmienia tego, bo tam potrzebujesz go ze 3 razy przejść, prawda? Żeby wyfarmić sobie to, co chcesz. 3 razy, maksymalnie 4, no. To tak, tą pierwszą fazę, póki nie weźmiesz pomocy, w tej flary nie będziesz mógł wystrzelić, to... przemęczyć, o tak, próbować do skutku, beczki, armaty, wiesz, ładować i jak już możesz flarę wystrzelić, to poczekać chwileczkę, bo on jest strasznie uproszczony w tym momencie. Przechodzisz go, a później dołączasz i chłopaki sami go przechodzą praktycznie. Bo oni wiedzą, po prostu patrzą na ciebie, że nie masz tego setu, prawda, wiedzą, że jest ci ciężko, bo jest ciężko przejść Fatalisa samemu, a gra się zmienia 150 na lepsze. Damage, wszystko. Później jak idziesz na ziemię przewodnie, nie wiem, czy się nie za mocno rozgadałem, prawda, ale ten, jak idziesz na ziemię przewodnie, to później wzywasz te potwory hartowane i one normalnie same giną, no. Tak się zmienia mechanika gra, jest nie dość przyjemna, oczywiście tam jest tam poziom trudności cały czas utrzymany, ale ten damage, który zawsze dostawałeś od tych potworów, to już nie jest to po prostu i dlatego może się lepiej gra. My w sumie kończyliśmy tego Monstera tamtego we dwójkę, prawda? Bo później mieliśmy problem z koronkami, bo tam jest problematyczne koronki, prawda? Jeśli chciałbyś oczywiście, nie wiem jak jest na Xboxie, prawda? Ale na PlayStation to jest, wiesz, no platyna. I rzekomo najgorszy achievement, prawda? A my, jak odkryliśmy sposób, po tego nigdzie na forach nie piszą, tylko wiesz, w poradnikach piszą rób śledztwa, tego. To bzdura totalna jest. Ziemię przewodnie, przyzywasz największe potwory. Znaczy te, które chcesz farmić, sobie koronki z nich. Tak, jeśli chciałbyś, mówię, wymaksować grę, no, trzeba wrócić do Worda, bo ciebie to jest banalne. To tak, my sprawdzaliśmy tylko, że mierzyliśmy, wiesz, zakładaliśmy tą opończę, prawda, niewidzialności, przyzywaliśmy najmocniejszego tego hartowanego potwora, stawaliśmy tak pi razy drzwi, bo to, wiesz, nie da rady tak wszystko zmierzyć, prawda, i wychodziło nam, Madziu, co piąty potwór na koronkę? Nie wiem, ale że no, jakoś na tak, ziemiach no. przewodnich? Tak, na ziemiach przewodnich. I wszystkie potwory tak chodzą. Słuchaj, zabiliśmy, pamiętam, te ja ostre. Nie pamiętam ile te ostre razy. Ponad 100 razy. Ponad 100 razy te ostre na śledztwach, rozumiesz? Nie mogła nam wejść ta koronka.
Ani duża, ani mała. Zabiliśmy Kiryna 160 razy na śledztwach, prawda? Madzia w ogóle odkryła ten sposób na ziemiach przewodnich. Po to, wiesz, od groma tych gratów było. Poszliśmy na ziemię przewodnie, w 2 dni wbiliśmy wszystkie koronki. Czy tam 3. Bo Tylko, tam że był graliśmy, wiesz, po wysłany parę chyba. godzin. To nie tak, że weszliśmy i od razu bak, 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 wiesz. Nie, nie, nie. Mieliśmy tą opończę, wiesz, Ale szybciej niewidkę. wpadały niż na śledztwach, bo A te zwłaszcza był śledztwa to i problem, te pamiętam, złote z, i jakieś tam. no, Nergakuka, no. Nergakuka, ten oszpecony. Koronka była strasznie ciężka. Nie dość, że to był wredny do bicia potwór. To on mi w pamięci... Ale to nie ten Jaran? Oszpecona. Jaran? Je. Czy tak? Oszpecona No, Nargakuka, czy oszpecona. oszpecone coś tam. Oszpecone coś tam, no. No, oszpecone. No i ci mówię, w 3 dni załatwiliśmy, rozumiesz, te 2 najgorsze achievementy, prawda? Walaka przecież, tak? To był Walak się Tak, nazywał, tak, jak tak. go No, gubiliśmy, no, tego też go takiego na biliśmy, tej wiesz. I zgniliźnie, to jak jest już najlepsze wychodził tam podaże, jak. zza tego. Ale jeszcze tak dokończę, bo się rozgadałem, to jest najlepsze, że tak. Te podstawowe wersja na tego Monstera to było. Walak tam, to zgnilizna, to niby, że tak, miałeś już set z dodatku, ale po prostu te potwory na śledztwach, one się nie rozpiły koronkowe, wiesz? To było najgorsze. A na ziemiach przewodnich moment, teraz, bo jeszcze po tylu... mój ulubiony potwór w ogóle w Monsterze, Hunterze, to Nerguś, prawda? Bo wiadomo, że z wydarzeń dużo koronek wpada, no ale później masz te zacięcie, bo pamiętam, Zignor nie był potrzebny do platyny, to na pewno. A w Monsterze tym podstawowym... Ty jaka wielka bestia, ocie Filior... O cholera, ale bydlaczek. Filiorian. Chodźcie go pierwszego zabijemy. Nie, no po co, no i tak musimy go zabić, no. No jak... Mi się wydaje, że on jest wielki, że jest Duży, broń. Duży jest, spuch, spuch nam. Więc wiesz, zasadniczo jest co robić, to jest fajne, bo wiem jedno, bo tam mam kilku znajomych, spada jeszcze na PlayStation i do forum należy, to dużo osób gra jeszcze w tą podstawową wersję, znaczy starszą wersję Monstera, więc jak nie masz wymaksowanej, to fajnie wrócić. Dobra, ja teraz muszę pojeździć na nim, to trochę przestanę nawijać, bo mnie ekipa zaraz zdewastuje. Ale tak mile wspominam tego Monstera, w ogóle to była nasza pierwsza przygoda, wiesz, z Monsterem. Więc... A dlaczego my zaczęliśmy grać, to nie pamiętam doskonale. Nie, bo nie mieliśmy w co grać. Albo nie mieliśmy w co grać, ale... Prawda. I tak, na pewno wrócimy tutaj w sierpniu. Ale jeszcze do końca tygodnia będziemy na pewno grać Kirin i się cieszyć. W sumie nie był ciężki do bicia, on był po prostu tylko... Kirin tylko był... Nie, no słuchaj, ale nie oszukuj. Same wszędzie. Dojście on do Kirina na śledztwach to była masakra. Bo to tak, 10 minut się schodziło, jak... No długo się schodziło z biciem jego, no bo on tak tu sobie skoczył, tam sobie skoczył, on taki był męczący. No, a ja może siebie co zaloguję z ciekawości na Worda, może faktycznie nagram jakiegoś streama, tylko tak na przypomnienie, wiesz sobie, bo wiesz, tam jest trochę inna ta mechanika, bo tak samo jak wiesz, nie oszukujmy się, jak nie masz tej kotwiczki, to zwiększanie potworów w podstawce, to dla mnie to była masakra, prawda? My tam jeszcze chodziliśmy właśnie na bindzie podżegacza, prawda? Żeby tego potwora cały czas denerwować, wiesz. I to też, w ogóle tam mieliśmy dobre buildy, w ogóle to tam nas taki kolega nauczył tworzyć buildy samemu, prawda? One w sumie to później to w internecie to one szalały wszystkie te buildy, takie same. Ale nam pokazał całą mechanikę, chodzi o tworzenie tych buildów, bo tutaj na przykład ja też tu oglądam YouTube'a, ale już się kieruję czym innym, wiesz, już robimy takie buildy specyficzne pod team, prawda? Czyli na przykład Madzia ma wyczerpanie, ja mam na młocie ogłuszenie, Dalek jest hybrydą, prawda? Wiesz, widzisz na tym, na gitarze my to określamy, wiesz, z healem, jako wsparcie takie totalne, ale z DPS-em. Bo wiesz, po najgorsze to było właśnie w tej starszej części Monstera, że wiesz, heal to musiał być healem. A ja mówię, nie, zrobimy inaczej, bo ja tam grałem glebią. I mówię, wiesz, nie mieliśmy tego killa, więc większość tych, można powiedzieć, plansz, prawda, no były ciężkie, prawda? Jak się biło na początku tego, Nergigusia czy coś takiego, to były ciężkie. No.
Więc mieliśmy taki team stworzony, a tutaj mamy widzieć trochę inaczej zorganizowane i tam nie zdążyłem się nacieszyć grą. Chodzi o sprzęt, bo zawsze chciałem zagrać na młocie. A to spełniłem. A na następnym osterze Hunterze będę grał na piła mechaniczna. No. Nie, no to gitara tutaj pod hila i DPS-a to jest normalnie kozak. No. On się już bił chyba, Darek, z nim. Znaczy na pewno się. Tak, bił się, ale dobra. Nie, nie, no po to jest to dobra hybryda. Fajnie to DPS, zresztą gitara ma fajne te skille, prawda? Jak to będę nazwał skillami, to nie są skille, tylko combo, prawda? Ja też taki jestem, tutaj ładnie to jest opisane, wiesz. Bo na przykład w tym monsterze mi się strasznie podoba to, jak oni to fajnie zgrali właśnie z tym motywem umiejętności, prawda? Że możesz sobie dopasować. Chociaż z drugiej strony to powiem ci tak, jak gra się na singlu i to jest tak, ja to zauważyłem, bo odpaliłem, słuchaj, 35, tutaj anomalię, z tymi skillami, co gram to teraz, prawda? I na dwa potwory. To nie o to chodzi, że ja ginęłem, ale czasowo nie dałem rady. Jak przerzuciłem te umiejętności na inne, prawda, to od razu widziałem dużą różnicę, że dałbym radę. Tylko, że to już byłaby męczarnia. Bo jak nawet teraz przełączę, wiesz, te umiejętności, mam inne upowstawiane, tylko nie takie dosłownie, jakbym chciał. Pomóż się, Madziu, czy jest Darek z nami? Jest nie, Darek. Darek, dzięki. No właśnie, widzisz, no. Fajnie, że tu już można to przetestować, wiesz. Wiesz, i tutaj widzisz, bardziej jak na przykład na swingu, to trzeba używać tego i to tak... Niby, że jest ten, wiesz, damage, ale znów jest, wiesz, mało efektywne. Nawet te uderzenie, prawda, to mówię, jest duża różnica, no. Opa. Więc widzisz, to jest tak, no mówię, mniej efektywne. Takie bardziej do ogłuszenia. On ma ten timing, jeszcze jest ta umiejętność, prawda? Właśnie i zobaczyłem, że to też na gitarze byłoby fajne. Co przyspiesza ci combo. Tylko nie pamiętam, jak ona się nazywa, wiesz? Bo trochę, wiesz, tutaj namieszali z tymi klejnocikami i tak nie za bardzo wszystkie nazwy pamiętam. No. O, Dareczku, może byś lipać, dzięki. Się zagadałem. Nie no, potem tak będziemy go bić godzinę, no. W ogóle fajna ta gitarka jako bufera. Mi się wydaje, że w tamtej części to ona była trochę znerfiona, prawda? Taka nie była efektywna aż. Mało osób ją używało, więcej to właśnie na mota grało, bo ona była bardziej efektywna. Zresztą może to specyficzne, jak nie wiem, czy oglądałeś cały tego, to też widziałem jakie proporcje, prawda? Jakim sprzętem grają. Madziu, katana wygrywa, 22% graczy wybiera katanę. Ja wiem. Chodzi o Monstera. Jest najbardziej powszechną grą. Na młocie 3,7, na właśnie na gitarze 4,7, z tego co pamiętam. I łukodziałko ma dużo i łuk ma, prawda? Tylko łukodziałko lekkie. Łukodziałko ma, chyba mi się wydaje, że jest więcej osób. Nie, właśnie widzisz, to jest takie bardziej... Raczej słuchaj, ludzie wybierają łukodziałko, jak grają sami. To z prostego, wiesz, powodu, no. Bo nie oszukujmy się, na łukodziałku samemu więcej ugrasz tutaj, jak na przykład na mocie albo na gitarze, no. Znaczy, tak, no prawdopodobnie tak. Co by człowiek nie zrobił, to wiesz, dajesz sobie, wiesz, w tym, że ci zwolennicy wbrew pozorom nie są źli, prawda? Bo jak ktoś bierze łukodziałko, ja oglądałem te speedruny, po 3 minuty trzymają 4, prawda? No to oni biorą sobie wtedy zwolenników, on idzie na single player, bierze sobie potwora tam i on go bije, daje tym zwolennikom właśnie gitarę i tak biją expa, wiesz, na speedrunach. Znaczy to nie są typowe speedruny, bo to wiadomo, że to jest jeden boss, tylko sprecyzowany do tego, prawda, tak jak właśnie ta Ratiana, prawda? No to oni na tej zasadzie, tam złotą bodajże widziałem, że chyba ich ulubiona jest do bicia.
W sumie nie, ja nie wiem, jak oni sobie później radzą z koronkami, prawda? Ale to. Jak on ma takie obcykane już to mi się wydaje, że koronki to najmniejszy problem z tym wszystkim. Jeśli mówię, grę maksuje ktoś, ale jak ktoś gra tylko dla własnej satysfakcji, to też mu to jest niepotrzebne maksowanie, no. Ja się trochę tak, przyznam się szczerze, zarażony jestem takim, wiesz, że jak gram w grę, to lubię ją po prostu wymaksować, sprawia mi to straszną satysfakcję. A zwłaszcza ten achievement taki na sam koniec, wiesz, platynowy na PlayStation, no lubię, po prostu lubię, no. Wtedy takie mam, wychodzę z takiego założenia, że sprawdziłem wszystko, co twórcy, wiesz, by chcieli, żebym zobaczył, prawda? Taki, też taki No uśmieszek w ich dobra, stronę. ale pycha też A ja pycha to nie, no ja to ci, co pycha oglądają przez nasze ciebie streamy, to przemawia wiedzą. Wiedzą, 90%. że ja jestem też taki trochę hamowaty i gburowaty, ale mi to nie przeszkadza ogólnie, bo uważam się za w porze gościa. No. Taką reklamę sobie zwalnęłem i to właśnie. No ale jako ze mną dużo osób chce grać, więc Madziu, nie jestem taki kiepski. A co ty do Smite'a chciałaś wrócić? Ja mam tyle gier, że ja nie muszę z tobą No nie, no ten grać. Assassin Valhalla, no. No też prawda, no. Nie no, świruję. Darek, pomóc? Bo jeszcze mam, proszę go. Nie. Myślałem, że Gadałam. może. No właśnie, Darek by to poszedł jest za najgorsze tobą. zarażenie u nas tym całym gameplayem, Bym że została my już sama. się tak do tej ekipy przyzwyczailiśmy do grania, że nam jest lipa, wiesz, samemu grać na single. Każdy pogra chwilę, a tak naprawdę to zaraz pograłby. O, zabiłaś go. Gratuluję. O, Zabiła tak, mnie. ja. Misia, nie możesz być z tego dumna, bo powinien być pacyfistą, ale on był niedobry. Miodek kradł innym. A miodek jest dobry na brzuszek. A się rozgadałem, co? Później powiedzą, gada na tych streamach jak Dobra, weź potuszony. mam za dużo tego Zanudziłeś wszystkiego. mnie, wiesz? No widzisz, i to teraz, widzisz, pani Madzia zanudzona, bo ona by pogadała o czymś. Miło cię poznać. No, ja nie wiem, jak to mu odpisać. Gratki! Normalnie. Super. Dobra, to idziemy teraz tamtego, tak? Dobra, to Darek, to na niedzielę musimy przygotować jakiś specjalny repertuar, że wracamy do Monstera, później napiszemy ciąg dalszy, anomalie, coś tamtego. O, radzę, Ja jak się wezmę pojawi. ten strój. Założysz strój galowy. Ja dzisiaj czapki nie zmieniłem, bo dzisiaj taki stream to jest w ogóle niespodziewany, bo nikt nie wiedział, że jest święto. No. Tylko Madzia wiedziała po. A no właśnie, przecież to dzisiaj nie piątek. Święto będzie miało za 2 dni. To dzisiaj nie piątek. No. Piątek, piąteczek, piątunio dopiero za 2 dni. No ja po tej ten nie będziemy na chwilę. Jak to skończymy? Spoko. Spoko luz. No jakieś pół godziny do 40 minut. Za szybko jeden spacerowy i mogę tego nie przeżyć. No, kolega też mówi, że panda, że ten, że ostatnio właśnie, żeby gadać o wszystkim, prawda, nie tylko o grze. No i my tak właśnie gadamy, więc zasadniczo gadanie całkowicie o grze w stylu uderzyłem potwora, mam takiego builda nowego, przecież to trzeba mieć też cały czas jakąś zmianę, prawda? No, najlepiej gadać o wszystkim i o niczym, no. Madzia to z miłą chęcią by się rozkręciła na streamach, bo ona to jeszcze by obgadała pół osiedla, wiesz? Jakby A co mogła, wy tam mówicie? Co wy tylko tam że to. mówicie, jak nie znacie? Ale z miłą chęcią ludzie by posłuchali, no. Wiesz, to jest taki typ, no. Wiesz, to jest najgorsze, to jest te poprawności takie, że nie można wszystkiego gadać, żeby nam Jezu, nie dajcie spokój. blokowali tam. Ja tak w A ogóle i tak my pozdrawiam to tak mojego nie za bardzo kolegę przestrzegamy tego to. Jacusia. Będę go pozdrawiała Ja do. się ostatnio otworzyłem i o pracy rozmawiałem, jakie ładne towarzystwo mam, inteligentne i się Ale odnajduję ten, po czasie. weź ich, zaproś ich na streamie. Okej. Darek to ogólnie to czarna strefa na Śląsku, tam zawsze telefon, na telefonie. Teraz Nie, pomidory mu urosły, to już. wieczornym
Handel, handel otwiera. No ja nie wiem, czy on handluje tam, że wieczorem. Pomidorami, weź się ulecz. Dobra, dzięki. Do cześć, Wiktor. Będzie... No faktycznie, ta jaka spuchnięta, tak patrzę, no. No i ja to, wiesz co, wydawało mi się, że jest spora, jak ona sfrunęła na nas. Mówię, nie. Ale teraz, czad. O nie, mówię, wielka jest. To jest ta zwykła Georgia, nie, na pewno nie mamy koronki. Georgia Magal. Georgia. O, ci w ręce. No, byłoby game over, powiem ci szczerze. Dobra, muszę się naostrzyć, bo przecież... W sumie to jestem ciekaw tego Quasardera. Dlaczego ja tego nie potrafię wymawiać? Czy to jest wina mojego analfabetyzmu, czy czego? Bo ja przecież jestem oczytany człowiek. No ale nie potrafię wymawiać nazwy tej gry. To nie znaczy, że inteligentny, rozumiem. Ty, słuchaj. To już było lekkie przegięcie. A bo to jednemu psu burek. Nie no, szpila musi być na dzień dobry, tak. No, no przecież kurde, dobrze to by się jest. Nie, no bo przecież to byłoby nudno. Jakby to nie było w ogóle skutecznie. Kontry nie było, no to przecież ktoś chory. Ale zobacz, jak Janusza ta gra wyczerpała. Janusz nawet na imprezy do nas nie wchodzi, żebyśmy go nie namówili, co? Teraz Janusz w Jurassic Parku. Ale ja sama jestem ciekawa, o co chodzi z tym Jurassic To co, biegają Park. Dinozaury, wiesz? Nie widziałaś nigdy dinozaurów? Nie, ale jak, o co to chodzi? Co to jest? To jest strategia. No tak, no coś takiego jak hospital, tylko że budujesz zoo pełne dinozaurów. To nie, to dobra, to mam hospital, to już nie będę się bawiała. Znaczy nie, no hospital jest trochę inny, bo tam masz inne cele. Tu masz wybudować, mieć marketing, coś takiego jak Tropico, no. No naturalnie w hospitalu muszę ludzi wylecieć, a tam... Ty, no właśnie, a ciekawe czy są settlersi czy są. I nie wiem, czy ktoś się w ogóle interesuje, ale Darkseid Dungeon 2 będzie chyba na konsolę też. Nie wiem, czy oni w końcu to zorganizują. Była premiera na... teamie i teraz będzie tego. To jest dopiero gra dla hardkorowców. To jest single player, ale tą grę to naprawdę jak single player będzie na konsolę, to aż ją zestreamuje, bo tam jest taka przygoda, takie emocje, nerwy, tyle można naubliżać samemu sobie, bo to przegrywa się randomowo, że aż przyjemnie. Nie, to nie dla mnie, bo to jest... No i teraz znów Madziu powie, że moja pycha mnie przewyższa, ale powiem ci tak, z tej gry jestem dumny, że ją wyplatynowałem. Akurat z tamtej gry to... tak. Pomóż wam? O kurde, mnie nie ma. Dobra, okej. Zresztą... Ja to ze Skowronem lubię gadać o... Kolega Kampi. Jak Kampi, jakiego musiałam uleczyć, to co, z czego tam... Nie, on jest tam gdzieś teraz, żebym ten wszedł, wiesz? On na Dżanga chyba polował. Nie, on tu jest. Albo po prostu... nie, Kampi. Na tym, na schodach jest. Ty, no pilnuję tego. Namiotu, no daj mu. Jest, żeby nikt nam nie przerywał. Boże, kochany, co jest wybrane? On musi palmy mieć wyjątkowo dobry towar. Te pomidory to trzaskają na Śląsku? Jacek, rzuć pyłek! Pyłek, rzuć! Już. Proszę. Jeszcze? Tak. No dobra. Fajnie ją się bije. Ty, a ja nie wiedziałem, że to smok jest. No. Boże, może nie jest Georgia. Co to Georgia jest? A to może i nie Georgia. Faktycznie. Dalek czujny patrzę. No, wiesz, moja zmiana, nie? Ojojojo, to ty.
Na twoje Też zmiany dostałem. zaraz będzie te ogłuszony. Dobra, dzięki. To George'a jest. W kolano. Trzeba poskakać trochę, bo to widzę, że to nie też. O ty cholero. Ty mnie zaskoczyła. Dobra, jest. No weź ją w końcu ogłusz. No właśnie, nie wiem, zagadałem się i zamiast grać... Usypiam go. Uśpi drania. Dało radę, czy nie? O, dawaj tego... Ale timing, ja cię się kręcę. No i co, no tak jemu spałem, że aż odfrunęła. Ja żabę położę. Ona poleciała. Skurczy byczek jaki. Żaba jak żaba, no dobra. No, ty, no się. Co ten Scarlet robi, no? Ty, co? Słuchaj, no... Pierdolę jakąś... co za krety. A co on tam się Pozostała z rybakami? Została jedna próba. No jak jej nie zabijemy, to nie będziemy mieć z niej koronki. A gdzie on zginął? Na Rajanga. Tam strzelą. Rajanga. To niech se postrzela tam... Wyrzuć go. Nie. Nie, wyrzuć. No bo ja nie wyrzucam. Wiesz o tym, że... Wyrzuć, ja przegram. Mam odpowiedzialność. Nie. O, Raczek sobie pobiegł. Cześć, Raczek. Dobra, może zmądrzeje, no. Niech siedzi w tym namiocie, nagroda mu się należy za to, że bierze czynny udział to w tym playu. To niech siedzi, ale niech nie ten. A to tylko dwa życia tutaj mamy? Jedno zostało. To może zaboleć nas. Raczej. To może... No Boże, nie zdążyłem. Dobra, Darek, bierzmy się do roboty potem. No przecież mnie... No, chyba będzie trzeba Darkowi, nie wiem czy Darek nie jest opuszczony. Dobra, rzucę, nie. O, odpala się. Dawaj tylko tu mordę. Zaraz zobaczymy. Dobra. Nie ruszaj się. No zobacz jak. Dobra, leży ogłuszona, ale... Teraz DPS-a trzeba trochę. Dobra, przewrócona jeszcze raz. Szarżuje, co? Bo ogłuszona, bo on też przespinuje. Tu Darek patrzy, że cały czas pilnuje nas to. Tylko czy mu się podpić, starczy. Dobra. Ogłuszony jestem. Dobra, dzięki. Dobra. Lecimy. No, musiałabym iść po pyłki. To cofnij się. Będzie dobrze. Będzie pani zadowolona. On może gdzieś tam stanął, stał i go...
i uważaj, bo ty jesteś sam, Darek też przyszedł. Wiem, 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 widzę. A, dobra. Spokojnie. No nie, no poczekam na was, no nie będę sam szarżował. Bo tamta coś tam robi. No chyba ty, ona poluje. A jak? Ty poluje. A te szczurki tam uciekają. O, widzę, ty lecisz. O! No, a ona leci do mnie. Chodź tu. Ja przyjdą moje ziomki. A to tam Darek jest już. Dobrze jest, panie Darku. Opo, ujujujuj, dzięki Dareczku. Pięknie. No kot, dawaj. U nas jest tak duszno dzisiaj, że to głowa mała. Duszno? Ja wiem, czy... No. Nie wiem, czy duszno. To lipa jest, wiesz, w tym miejsce trochę wybraliśmy lipa na walkę. A czy w sumie to miejsce jak miejsce, no. O, Rajang, ty, zobacz. Bierz go, Rajang. Weź go ugryź. Zobacz, rzuci. To fajnie zrobili, super to zrobili to. O. Bierz, Maciu. Damage i ten. Dobra, wsiadasz, jeździsz? Kurczę, ja... Dobra, no i niedobrze. Nie chciałem ryzykować, wiesz, mówię, zawsze trochę więcej damage, wiesz o co chodzi? Tak się tylko wydaje, dobra, zabita. Najmniejszy? Nowy... Coś mi się chyba popieprzyło. Nowy, najmniejszy okaz? Ty, ja wiem. To są Koreańczycy. To co? To takie maleństwo, wydawało się, że to jest największy. A co zobaczył? No bo oni sobie chyba rekompensują. Co? Odwrócili wartości. To jest. No jak to, to nie, jak to co, no jak to co? No nie wiem. Dobra. Nieważne. Dobra, ale to jak ona się tam nazywała? Ty. Dziwne, to jest Sorge Magala i ty, zobacz, że to mamy tylko koronkę srebrną z tego. I że ona miała być malutka, no nie mam pojęcia. Tak, oni, ja ci mówię, oni odwrócili. Ty, może nam się w ogóle o tym potworze zapomnieliśmy, może my go nie biliśmy w ogóle. Dobra, Rajang teraz.
Gdzie jest pan Radziu? Gdzieś tam jest. Gdzie jest ten Radziak? Ja jestem czerwony. O Jezu, sama siebie uspałam. Śpi. A co? Ty pan w leżu jest? Jak usłyszałem oho, to typo ty tam sama jesteś, on w leżu jest, a my z Darkiem biegamy, wiesz, dookoła. Łopa, panie Jarzek. Bożeż ty. A to nie jest ciekły? Jezyk. O ty kur... Tamten to nawet nie przyszedł, nie wyciął ciała z tamtego? O, przyszedł do Rażanga. Biegnie, zobacz. Nie, no... Siedź tam w namiocie, jeszcze nie ten. Przytulił mnie, będzie rzucał. Darek cię tu chiluje, spokojnie. Zgnił, ale by było po mnie dzięki. Dobra, już ja się dopiję. Dopiję się, spokojnie, Daruś. Ty, to on nas wziął na przetrzymanie, widzisz? Stwierdził, że teraz to przyjdzie nam pomoże. No bo nie tak przewracał. No dobra. Przewrócił się. Piękny placuszek. Masz po łapkę? No ja postawiłam, ale mam jeszcze. Kotek też postawił. Ale dostaje. Fajne ręce. Gdzie on poszedł? Wrócił. Uciekł. Opuścił nas. Dobra, jedziemy, jedziemy. Właśnie patrzę, którędy możemy tam wejść, ale...
Nie umiesz gwizdać. Po co próbujesz? Ja nie gwizdzę, ja tak sobie... Fiukasz? Nie fiukam. Nie, no ja czekam na tą burzę, niech będzie ta burza, bo jest tak duszno, że aż normalnie... No mówiłam, że jest duszno. Stoi. Ty się chyba zniszczył pułapkę. To kanalia jaka. Bardzo. Łooo, tam. Proszek, proszek. No jaki proszek? Aaaa, dobrze, ale dzięki Daryczku. Po mnie tu Radziank. Częstuje tym. Złością i agresją. Ty, ale znów Madziu, widzisz, widziałem w tym monsterze na tej prezentacji, była ta skórka, wiesz, to co miałem w monsterze, wiesz, tamtym. Wiesz? Ojej, no już bez przesady, no już bez przesady. No tak, no tylko mówię, że widziałem tą skóreczkę. Darek, ziomku. Wyciszony jesteś chyba, nie ma. Bo nie, on nie chce gadać. Już nie ma słów do nas. Wypił tyle potek, że... Nie, młody mi non stop gada, bo nie może się połączyć z internetem na PlayStation, a ja tu teraz mam, kurwa, ważniejsze sprawy niż jego kurwa. Te pomidory to tam na Śląsku to furorę robią. Zmień ceny, człowieku, bo... za tanio masz. Za tanio. O ty, uciekam. Ojej, ojej, ojej. No nie uciekaj. Nie, 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 nie. O tak, 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 tak. Dobrze. I za 76. Ła. Tak, 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 tak. Nie ruszaj się. Pięknie. Dobrze, że poszedł sobie, bo to trochę, wiesz. Drań uciekł, a my mamy 10 minut, bo ja nie wiem, jakoś nam się... A, ty, to dawaj, bierim go, kurczę, dawaj maksymalny DPS. Wcześniej nie było, prawda? Czy ty się mnie właśnie się ze mnie teraz wyśmiałeś? Nie. Może no, co nie? Ty? No ty, słuchaj, to, że prababcia w Kongo mieszkała, to nie znaczy, dziadek ją specjalnie przywiózł. Darek, on mnie wyśmiał przed chwilą, on, ja nie wiem. Ja nic nie wiem. Ja wiem, właśnie ja wiem, bo to właśnie ta dawaj, wasza wspólnota pana... taka ty. Gdzie to? O, położył się. On tak fajnie nóżkami macha, co? Mi się strasznie podoba. Bobas. Tak się cieszy. Teraz to najgorsza nerwówka o, będzie. O, Magda, świetnie to zrobiłaś. Jakbyś ktoś tak powiedział, że tak mur przeskoczysz jak Wałęsa, to byś nigdy nie uwierzył. Proszę. No, podnoś tą kałkę. To jest mój kotek, ten z tym wiwiarno-grzmotem? Chyba ta. Nie wiem, powinno być... Ja, jakie... Mój to, wiesz, się na smyczy coś trzyma. Dawaj, Madziu, rzucaj ostatni gradat. Gratki, gratki. Gdzie są moje klatki ziemniaczane? Nie, jako nie... A,
O, polubił cię, dobra. Madziu. Ten. Kurwa, teraz będzie przejebane. Teraz będzie. Dobra, ja kończę. O, dobra, to nara. On jest okropny. Życie no, gracza, teraz, gracza jest masakra. O, ty, surowe mięso mi z niego wyskoczyło. No co ty gadasz? Podniosłeś może z jakiegoś tego. No nie wiem, zresztą dobra. Może być. Pokaż, to jest... Zaczanga surowe mięso? Pół dnia przystałaś w tym. Jeszcze raz zginęłeś. Kurwa, gestapo dzwoniło. Gdzie jest ta? I co masz, Dareczku? Kolację romantyczną dzisiaj? Dobrze, gratuluję. Mm-hmm. Takie same włosy kurde macie, ty Bogdan. Co? Jakie takie same włosy macie? Siku. Kurwa. Ja zamiast wziąć i ten, go wziąć i ciąć tym kółkiem, to ja na X naciskałem, kurwa, tyle czasu i go w końcu nie pokroiłem, kurwa. Nie tak gra. Wiesz, jak to jest stresujące, jak żona dzwoni? To kurwa nie ma, żeby. Tak, to ja wiem. Popierdoliły mi się guziki, kurwa. To co, teraz nie idziesz na tą misję już? Nie, no będę gdzieś za jakieś pół godziny. Ktoś? O, 121 poziom. Gratki dla DPS-a. Kwita. A ja mam który? 154. Dobra. Ja będę za chwilę. Dobra, Maciu, to idziemy na ten. Jaki level dopuszczalny mamy? Ja mój jest. 138 jest mój. Nie wiem, sprawdź ten 150. Patrz, jakie zadanie takie ciekawe. 150 mówisz? Tak, tylko poczekaj chwilkę, to ja sobie pójdę ten... zapalić. Dobra, to ja sobie pośpiewam przynajmniej na tym streamie. A ty sobie... Nie no, ja myślę, jakie zadanie odpalić, bo mówię znaczy, cały czas... ja będę cały czas gadała z tobą, nie? Bo to ja sobie, wiesz... Ja mam taki... Wściekły Rajang, co mamy ty? Magnamalo, ten niedobry. 151. Co by tu pobił? Tego, co mi się nie chce. Nie lubię go. Coś takiego innego, może jakiegoś takiego, nie wiem, może pojedynczego teraz? Żeby to jakoś tak... Zabij może upolubić, bo... ale w sumie to możemy tak, a... Tej Rexa to mi się najgorzej nie chce... Nie. O nie. Ja nie chcę. Nie chcesz tak jak co? Nie, bo nie chcę mi się denerwować. Nie, bo to się tak marnie bije. Po co to bić? Mamy w ogóle koronkę z niego? O, sprawdź, czy mamy koronkę. Weź tam, wybierz jakiegoś i będziemy na przykład... Tak, żeby może koronka z tego wpadła, dziadostwa, wiesz? Wiem ci szczerze, że się mi trochę znudziło. Tak troszeczkę. Tyci. Już. Żaby nie mamy. No, z wielu tych podstawowych nie mamy. Jurka nie mamy. A Jurka to już dawno nie widziałem nawet go bić. Ale może z tych wiesz? Mocniejszych? Mhm. No to pokazany Magnamalo nie mamy. Żebyśmy mieli, ojej, żebyśmy mieli śledztwa. Ratalosa też nie mamy, ale Ratalosa nie widziałem, żebyśmy mieli tam. Srebrnego nie mamy też. Ja mam chyba, wiesz? Ale co z... masz koronkę czy śledztwo? Bo śledztwo to ja mam. A. No to śledztwo mam. Ja myślałem, że to śledztwo. Jeszcze śledztwo. To Ratalosa jednego i drugiego? Złotego lich... Znaczy Lichane. Rihane. Ty nie mamy z tego te pyry całej, nie mamy, z tego pojączka, z kuszadory nie mamy. No to odpalaj, widzisz, no te pyry, tam ma ten... Nie wiem. Tylko pyra jest nudną do bicia, no ale... Coś tam o to... Bo to z Tyrexem mam, to te lipa. Wszędzie ten misi się przewija. A to jest Ratiana i nie wiem, czy to jest Ratalos, czy... Czy co? Nie mam pojęcia, co to jest.
Ja Talos, przecież ten jest... na 148. No zobaczmy, czy będę mogła dołączyć, nie? Dobra, to może być to. Ale to tak, miało być, że przy 150 się coś tam pokaże. A tu się nic nie pokazało. Nie, no trzeba wiesz... Musi być odkryty, wiesz, no... Nie wiem, no. Wzniesione smoki, no. No właśnie, a to tak jakbyśmy nie mieli tych wzniesionych smoków w ogóle. Nie no, wzniesione musisz mieć, bo masz surowce z wzniesionych smoków. To dlaczego to by się nie odkryły? A tego to ja nie wiem, no. No bo musisz mieć do gniazda, no. Masz starszy zarażony twardoróg, no to... to. No to z czego to? To z czegoś musi wypadać. To tylko może ze smoków. Bo ja patrzyłem w skrzynce, to jeszcze nie mam tych ostatnich właśnie... Jeszcze jednego nie mam czerwonego. Ty, zgadnij, ile kupiłem pułapek. Do oporu pewnie, co? Nie, 9 tysięcy coś. Po co ci to? Nie mam pojęcia. Stawię. Nacisnąłem i kupiłem, wiesz. Dobra. No dobra, to i co? Możesz dołączyć? Już zaraz sprawdzę. Nie, nie mogę. Ty, to ja muszę widocznie... To ja muszę widocznie chyba do 140 tylko robić. No to dobra, no to włączamy do 140. To to mogę to śmiało... Się wydaje, no że... No chyba, że zmniejsz tam na, nie wiem, na 140. Nie, no dobra, no to na 140. No dobra. I tak to rośnie, i tak to rośnie, to wiesz, to tam bez różnicy. A to ma takie słoneczko, zobacz, widzisz, takie, nie wiem, dobra, muszę. A to jest chyba ograniczenie czasowe. Dobra. O, nie przeczytałam, wiesz? 35 minut mamy. No dobra, no to się trzeba trochę streszczać, bo to... Aha, no... Przecież. No jak nikt nie dołączy, no to może być problematyczne. Katana i młot, ale niekoniecznie. Teraz to chyba mamy lżej, bo mamy kota twojego, wiesz? Jednak te koty dużo dają więcej. A w ogóle to wiesz, co 65% graczy wybiera pieski. Nie wybiera tych... kotów. No, czyli widzisz, pieski zdominowały, wiesz. Bo szybsze poruszanie przede wszystkim, no. No to też nie... Czy wiesz, to trzeba popatrzeć na wszystkich graczy. Bo nie oszukujmy się, no speedrunnerzy do tego korzystają z psów, nie kotów, prawda? No on tam biega po całej mapie, ćwiczy całe życie, tak. Żeby mieć 3,5 minuty. No potwora. Nie wiem, mi się by się chyba nie chciało, ale... Co? Na pewno by mi się nie chciało. Czego by ci się nie chciało? No tak bić jednego potwora, wiesz, także czasówki jakieś, nie, to nie dla mnie. Nie, to nie, nie dla nas, o, będzie tutaj ciachał. Najgorsze to zbieranie tych wzmocnień, no. Bo oni to zlikwidowali niestety, to że mogłeś tam ze zbroi z czegoś tam, prawda? Zioło, pyk. A, już się przyzwyczaiłam, powiem szczerze. Tylko, że to czasu dużo się schodzi strasznie. No trochę się schodzi, no, no nie ma no, co tak ukrywać, no to jest... Cały czas robisz, wiesz, w sumie to jest tak, powtarzalność na mapę i robisz to samo, wiesz, te same ruchy. Te same ruchy na samym początku, no. Idziesz w te same miejsca, bo wiesz, że najszybciej na przykład si obrałeś taką drogę i najszybciej. No, żeż jak cię kręcę, dobra. Opanuj emocje. Najszybciej. Co pierwsze bijemy? Tą złotą może, co? Bo jesteśmy koło niej. No, ja jeszcze idę, bo trochę życia mi brakuje.
Ja tak nie uzbierałem, nie wiem, gdzie ty to uzbierałaś. Nie, tak sobie biegam i tak jakoś gdzieś tam zbieram. Tak, złotą. No dobra, to powinienem uzbierać resztę. Nie mam tam obozu, nie, tam jest obóz. Dobra. Dobra, lecimy, let's go. Tu i tak większy w górze będzie to. Tu gdzieś jeszcze były te chyba. Krzaczki. Ten powietrzny jest dobra. Dobra, już lecę. No widzę, że daje się radę, to się nie muszę śpieszyć. Przez te bagna, więc zanim się przedrę. To złota jaka. Dobra. Pruń, leć. Jeszcze raz. A po co demyś nie wchodzi w głowę? No ja zawsze jestem przyzwyczajona, że biegnę do tej głowy, nie? Tak, i tylko w lobby. To gdzie? Złaś. Ruszę się. Pięknie. Gadki. Wycofał się z zadania. Nie, może go wyrzuciło. Nie, no stwierdził chyba, że jesteśmy cieniasy. Ja, jak jeszcze go nie zabiliśmy, ale na YouTube oglądał, że 3 minuty i już go nie ma, a tu biją go, biją. Uważaj. Albo zobaczył kolegę i... Opa. Tak czułem, że to może się źle skończyć.
Twarde to bydle. Teraz brzuszka. Strzela po pysku. Złaż. Opa, ogonkiem dostałem. Coś mu tam w końcu pękło. Po grzbiecie. Uważaj, się odpala. Opa. Muszę się naostrzyć. No naostrz się, bo ja też muszę wyżbę. Bo widzę, że... Co, uciekła? Tak. A tamta jest hartowana, więc... Straszamy się. Kolego. Łoch, ale tam zabrzmiało. Tego nie przewidziałem, dobra, uleczę się. Do środa? Tak, 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 na spokojnie. Małe prezbolony to. Środę? Tak, tak, tak. Bo tak powiedziałaś, oj, 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 oj. Opa. Jeszcze na koniec dostaliśmy kitą. Nie
Nigdzie nie jedziesz. No nie mów, że jeszcze nam ucieknie. Dobra. Nie działają na nią tutaj. Błyski. Ale jak dostaje w pysia w powietrzu, to zadziałało. Najgorzej to go otworzyć. Dobra, walite. GG. Szybko skrobimy i lecimy do drugiego po to. ...35 minut to też tak nie za bogato, wiesz. Idę. A to jeszcze jest Apex. Następny. I tak z namiotu będzie szybciej. Ja wiem. Teraz opłatki wezmę, wiesz, i proszki. No, ja też wezmę, spokojnie. Zjedz posiłek od razu sobie. O, co bez przesady. No, to jest, wiesz, Apexik, to ja ci powiem przecież, nie jestem pewien, czy to tak bez przesady, wiesz. Ach, to zawsze jest skubne. Nie wiem czemu, ale jakieś mam. No trenstwo. A do damage'u będzie? Gdzie to jest? Tam jest, dobra. Na dole? Tak. Ach, nie zażyłem. Tutaj, o, ale spudłowałem. A na nią pułapki przecież nie działają. Bo to Apex. A no tak. Pułapki, dobra. No dobra. To jest właśnie... Ona się oszuka na tych Apexach. Jakby co to mógł, bo to mówię, bo to ta trucina to też jest taka, wiesz. Znaczy ja patrzę jeszcze, wiesz, na towarzyszy, wiesz o co chodzi. I co, teraz rzuć, bo jestem ogłuszona. Oj, do mnie leci. O. Ja za wiem, późno. Ty nie masz takiego refleksu. Znaczy wiesz, ja mam animację mota też dłuższą, to tak wiesz. Gady refleks. To też. Ja człowieku gryzę. Gryzę ciastko, jedno, drugie i rzucam. A ten Rayman gdzie on uciekł? Gdzie to jest? Nie w tą stronę. Niestety. O ty cholera, zabijesz mi kolegę. Kolego, my tak nie mamy ten... Żyć nie wiadomo ile. No trzeba to... No more holding
Pewne skupienie. Patrzę, wiesz. Bo nie wiem, ile tu jedno. Mamy dwa życia, czy jedno? Chyba jeszcze dwa. Dobra, dadzą sobie radę. Boże. Naostrzyć. Ja to zaraz. Opa. Przestraszyło się. Apexik. Gdzie to biegło? Pobiegło tam, dobra. Zjemy kurczaka po drodze. Ty to ze sobą jeszcze nosisz to mięso, co? Ja cały czas noszę, bo raczej wiesz, z rybny soczek piję, kiedy tam potrzeba, ale mięso cały czas noszę. 10 sztuk, jakbym, wiesz, gdzieś tam po drodze musiał posiedzieć w namiocie, wiesz, a... No, tak. Jakby kolega jakiś jeszcze się przyczepił, wiesz, i chciałby też posiedzieć, wiesz, o co chodzi. To trzeba, wiesz, mieć zapas mięsa. Nie wiem, dlaczego on tak życie traci, ten nasz ziomek, ale... Te bezciarska z tym rzucaniem. Tak, dobrze. Pięknie.
Krew poczuł. Ja dobrze się uleczyć, Odysia. Teraz już jak ona wstała, to Madzia robi odwrót strategiczny. To romans na mnie gra. Jaki roman? Bioman. Romuś tam. Pomyliło mu się bezyry. Zyry. Co by takiego małego tepsa dodajemy, czy co? Już drugi raz muszę broń. Broń muszę podobać te osie. Nie wiem, no ja. Ja wiem, teraz, że ty tam grzmocisz. Teraz to i ja muszę naostrzyć. Już teraz to nie ostrzy, tylko dawaj ją bijemy. Bo Roman tam nam jeszcze, wiesz, może przykozaczyć na sam koniec. Wiesz, o co chodzi? A to przypadkiem ogonem może, a zawsze i te 30 to... This is bad, powiedział. No, uleczy się. Uleczy się. No ale co? Zobacz. Nie uleczy się, zobacz jak to. Brał nas na przetrzymanie. Kot beczką go wykończył. Może być. Apex, Richmana. Pan Darek to nie wiadomo, czy na karnego Jerzyka nie poszedł, no. Chyba tak. Był niegrzeczny cały dzień. O, i muszę chyba sobie Tigera wziąć jeszcze, wiesz? Spróbuj tej wody, jest świetna. Znaczy, to jest taki jakby napój, ale naprawdę... Ale jaka woda? Tam jest taka w różowym takim opakowaniu stoi. Ale wodę. Weź spróbuj. Na stare lata Kasper dziadowi ci kazać pić wodę. No to jest... weź spróbuj, bo chcę zobaczyć. Na razie nie, bo muszę... Czy przeżyje? Już zaraz go zwołam. Kasper, daj mi tej wody. No... Poziom mocy zwiększony. Dzięki stary. No i nic się nie dzieje. Nie ma żadnych wyzwań. To jeszcze przed... To już dalej dołączy do nas. No, teraz mamy fajne zadanko. Betelgeza. Bazelgeza, nie wiem. Betelgeza, ja nie wiem. To jest przecież gwiazda. Betelgeza. Ona niedługo wybuchnie, za jakieś kilka milionów lat. Więc możemy to widzieć, albo teraz nawet wybuchła. Max Kohn. No, jestem. To co? Co tam? Zobaczę teraz, czy 141 u ciebie, bo ci trochę wzrosło. Czy jeszcze nie? Nie, no muszę, widzisz, to ja muszę, nie mogę do ten...
Dopiero jak przekroczysz ten pułap, wiesz, to dopiero... 140 u sobie, tak? No, bo ja mam 139, no. Dopiero jak będę miała 141, to będziemy mogli 150 włączać. Tak mi się wydaje, że to jest w ten desen idzie. Może i tak, no. Panie Bogdanie. No tak, no Darek też nie może dołączyć do 120 może maksymalnie, 10 chyba levelów więcej. Jak się nie, jest to... to znaczy ja nie wiem jak to jest tam, że to musisz przejść ten pułap, wiesz, tej... 10, tak. Tej dziesiątki i wtedy możesz... No, pana Darka nie ma nawet, no, na sesji. Wiem. Wrzuciło go z gry. A to co, jak go nie ma, to znaczy, że co, że mam go obgadać, czy jak? Nie, no możesz, no. Dlaczego nie? Możesz, no. Nie mam co na niego powiedzieć. A, widzisz, jednak trochę, dobra, to ty... No, złego słowa. Ja nie ogłosiłem? No, nie, no, to jest do rany przyłóż, no. Dobra, dołączaj. Patrzę, 511 idziesz jak burza. Kapie to 999. Za 6 lat będziesz miała. Daj spokój. Już jak pomyślałaś, to już się złapała drzemka. Dobra, próbuję tej... Próbuję tej... wody. No dobre, malinowe. To taka nie malinowa, bo to jest jakiś rododendron. Rododendron, to ja nie znam takiego owocu, u nas w Polsce to nie, maliny. Nie, no to jest jakiś rombo i melisa. A, to na uspokojenie, to dobre jak ktoś gra w hardkorowe gry. To jest dobre, widzisz, to jest takie pozytywne. Pozytywne emocje, a mi się wyłączy telewizor. Ale to mi się wydaje, że to powinniśmy teraz... Co? Co, wodę? Aha, już wyłączyłem telewizor. No i dobra. Ja mam tak ustawione, że jak mi się telewizor wyłącza, to i konsola mi się wyłącza. No, mi się wyłącza, aha. Uśpiłnie jest, nie? Nie wiem, czy coś w ogóle... Pewnie się obraz popsuł na streamie. O. Nie wiem. Nie, ciekawe, czy na streamie się popsuł obraz. Jak został. Nie wiem, dawno nie oglądałam streamów z samą sobą, także nie wiem. To popełniasz błąd, no. Zawsze możesz zalekować sama siebie. Powiedziałem ci, złoty sposób na ten. Na 10 tysięcy no wyświetleń. 10 tysięcy odcinków, 10 tysięcy lajków, wiesz, bo my też nie oszukujmy się, nie gramy w gry na premierę, prawda, no ja nie lubię grać w gry na premierę, bo najgorsze to jest nie, w porządku, nie, o, nie dzięki. Tak jest. Pan napisał nam, że w porządku, a myślałem, że już coś tam wiesz, bo to nie wyłącz... tak jest. No my kupujemy gry na premierę, głupio robimy, a gramy to, dopiero w a, no to jest taki sekret nas. Kupujemy gry na premierę, a gramy jak wszystkie patche wejdą itd. No, teraz to Diablo przecież robi furory. Tam widzę, że to wszyscy teraz Diablo nagrywają. Jak bić maksymalny level 100. A kolega nam się wykrwawił przez to Diablo. Chociaż ja grałem w trójkę, jestem strasznym fanem Diablo. Ale jakoś tak nie mam, nie, coś czuję, że coś tam, coś musi być nie halo. Takie mam przekonanie. Co? Ja w to nie gram, no dla mnie... Ale to nie dla ciebie gram, podejrzewam, wiesz, ja cię trochę znam, ziomek, i powiem ci szczerze, że ciężki temat, no to Diablo. Znaczy to jest, słuchaj, tyle grindu, to jest najgorsze to, że to jest grind. Grind i jeszcze raz grind. I to jest na zasadzie powtarzalne.
Nie, ja już nawet w Pamiętasz, jak Mortera mi się grałem, zarałem. pamiętasz, ale pamiętasz, jak grałem w tego. W czego? No, w tego Asgarda, czy jak to się nazywało, nie pamiętam. No. No właśnie, no, pan na dobrze piszesz. I czekasz, aż naprawią, bo tak, wiesz, że będziesz w to grał, to tak na zasadzie, wiesz, Dying Lighta dwójki grałem. No, kupiliśmy tą grę, no, po to oczywiście na premierę tego zagrałem, nie wiem, ze 2-3 godziny. Ze 2-3 razy, prawda, podeszłem do tej gry. No nie. Mówię, niech Idę na spatrzują Magna ją. Molo. No, Magnamalo. Nie, o. No, bo tutaj jest na Magna Molo i ten drugi jest razem, są. Dobra. Będzie walka o teren. I tak, i kupiłem tą grę, wiesz, i tak 2-3 godziny poczekam, miesiąc, dobra, poczekałem pół roku w końcu. Jak zaczęli dodawać te bezpłatne DLC-ki, można powiedzieć, no. Gra według mnie super, ale z drugiej strony, no, na samym początku to była straszna bida z zawartością. Teraz będzie ten duże rozszerzenie. To mi się A wszystko podoba. nie, no bo ja mam swój gust, no tak, jak jedynkę, to no, dla mnie klasyka jest, no a ten. A A która co, teraz się nie podoba? Cyberpunk ci się nie podobał? Mówiłem ci, że dobre Cyberpunk był będzie. świetny. No i też kupiliśmy na premierze, a po Ojej. roku można było pograć, no. Po roku można było pograć. Co pierwsze bijemy? Normalnie. I dlatego z tym Diablo właśnie mam takie mówię, mieszane przeczucia, że coś tam musi być nie halo, prawda? Że to ta gra jest jednak. Albo po prostu mi się wydaje, no to. Maciu, tobie to nie podejdzie Diablo. Bez sensu. Fajnie się pograć zespołowo, tylko że tam się strasznie wszystko nudzi. Potem masz parę aktów i non stop w Ale sumie. dla mnie to jest porażka, jak coś tam, że muszę mieć jakąś postać na jakimś poziomie i w pewnym momencie może mnie ktoś zabić i ja tracę całą tą postać. Ale to już Co jest to ty, ja ale czy to ja nie, się... to jest dla graczy hardkorowych, no. No ale żeby mieć trofeum, no to... No tak, no żeby mieć trofeum i to właśnie był główny błąd w Diablo dwójce, wiesz, po słuchaj. I Ale trójka taka, znów czy była, co ja się za karę gram? dwójka była jaka była, ale trójka była znów taka, no, już przystępniejsza dla wszystkich graczy. A jak oni to zrobią na czwórce, to nie mam pojęcia, no. Dobra, znowu się zagadałem, a tu widzę, że ten to nas może, wiesz, pozajmować. Zresztą my mamy tak tu 50 minut, to też nie za bogato. Ej, no. A jeszcze go ani razu w mordę nie trafiłem, taki ze mnie grasz. O tak. Dam radę. Ale tu nie wiem, czy dasz radę. A ja nawet nie... Chyba nie. O, dzięki. A ja nawet nie zwróciłam uwagi na ciebie, tak przyznam się szczerze, wiesz? No to nie, możesz nie szczerze też gadać. Wszyscy ci wybaczą oszustwo. Ich oszustwo. No bo jak mówisz, że nie szczerze byś zaczęła gadać, no to... Maciu, a może by pogadał z Bontą i tam się przykleił do tego Arka, by spróbowała Warka? Tylko w remastera. Nie. Ja sobie instalowałam tego Arka i to jest głupie. Dlaczego głupie? Dinozaurem sobie No, próbuję. ogólnie tam takie, nie wiem, ja tam co weszłam na jakiś serwer i To cię nikt nie lubił? wlazłam. Nie. No, dlaczego tak mówię? No ja nie wiem, no bo. Lazłam i on w pewnym momencie usypiał i ja nie wiedziałam, jak go mam nawet A, obudzić. Paul musi być najedzony. No ale to skąd ja ci tego jedzenia Na sam mam wkonanie to co, zostawiam? nie giniesz? Giniesz tak samo, no. I wiedziałam, jak mam ten czek, on mi tutaj usypiał. Gdzieś się skasztanił za moment. Głupia ta gra, taka... Głupia, głupia. Furorę zrobiła na tym, że chodzi ludzik i...
I pierdzi. No, takiego podejścia. Dobra, pięknie. Ta saska wyszła. Choć raz coś wyszło. Nie lubię go bić, on jest taki strasznie groźny. Nie słychać ciebie? Dlaczego? Po ciszej powiedziałam. Dlaczego tak uważasz? No bo on jakby już wykona swoje combo. To właśnie to. A, no już. Darek się będzie znowu zamieśmiał. On tak wyłapuje takie rzeczy, że ja powiem, wiesz, tak... Dlaczego tak uważasz, że on jest taki groźny? I nagle ginę. I on wtedy ma taką polewkę ze mną, że później rano cały czas mi gada o tym. I się śmieje. Niedobry, niedobry. Dostał pójko. No nie, no nie da mi wstać, jeszcze mi ogłuszy to. Dobra jest. A tu jeszcze mamy tego Voltraxa, wiesz. Nie narzekaj, muszę się napić tutaj. Na razie to ja próbuję przeżyć. O! Trochę byłem pod kreską, przyznam ci się szczerze. Chodź, skóry rzuciłam, proszę, wiesz? Dobra, dobra. Uwaga. O kurczę. Ja sobie dam radę. Dobra, dobra. A, rzuciłem. Tu pułapka jest rozstawiona. O, ty teraz to mnie wycelował. Och kurczę, świetnie. O ty. Coś mi uratowało życie, ale... Chyba Beagle zadziałał, wiesz? No nie no. No chodź tam, bo tam są pułapki, wiesz? No to dawaj, 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 bo on będzie tak szarżował. Zauważyłem, że wiesz, nie dostaje pewnego damage'u, to wariat, wiesz. On w ogóle jest wariat. Jeszcze mi odepchnął, no. No dobra, obraził się na nas i se poszedł w końcu. Może sam się wykończy. Walnie głową o ścianę i... Z nudów. Idę od tych, dobra. Dam im fory. Dam im szansę. Nie no. Ja wiedziałem, że to jest fajne zadanie, ale to... Ja wiedziałem, że to jest fajne zadanie, świetne. Może być, mogą być schody, wiesz. No ale niektóre te zadania są tak skonstruowane, że to wiesz...
Bo to wiesz, kwestia tego teraz nam, czy nawet jak zaczniemy grać ostrożniej. To czy my zdążymy, wiesz? No kurczę, jak ty to zrobiłeś? Dasz radę, oczywiście. Tak. No nie, może będziesz tam. No to teraz uważaj, póki nie przyjdzie. Patrz, no wyrzucił. Na pokaz. O! Dobra, chciałem cię uratować, a teraz ty będziesz musiała mnie uratować. Kurczę, a nie. Rzucaj. Dobrze jest. Co? Nie mam proszku. Ach! Miało być tak pięknie, chciałem tak, wiesz, kameralnie to, wiesz, zrobić. Chodź z tym łukiem tam. Strzelaj do niego, strzelaj! Ach, ale urwał! Teraz Madziu mu pokażemy, co? Co potrafią takie szkódniki jak my. Ale on teraz się stanie bardzo niebezpieczny. No i tu jest to. Zostaw mnie? Dobra, jest, okej. Nie mam tej, wiesz. Dopiero się nie cofnę. Pogon strzeliłaś, widziałem jak... Widziałem to. Gratki. Co, jak to, ale uratowałaś Bogdanka, co? Jednak masz dobry sentyment. A już było ten. Bałem się przekręcić, bo wiesz, mówię, będzie, wiesz, no co, no, mokro będzie. A pampersy drogę. Dobra, idziemy tamtego, zabijemy, bo ten z łukiem to tam w następnym namiocie. A ja nie wiem, nie no, może się musi pozbierać, wiesz. Masz rację, nie dyskryminuj. Myślałem, że po prostu dzisiaj na mnie pyka coś. Mamy tu 4 zgony chyba, wiesz, ogólnie, wiesz? Bo to podwyższonego ryzyka wiedziałem, że jest. Pojawił się jakiś tam gość. No, Bezergis się pojawił. Bezergis, Paweł. Ale od razu. Na grubo. No i co on robi? Dobra. Ten jest twardy to. Ma skrzydła tylko miękkie i póki mu się ryja nie obije. Dobrze jest, nie bój się. Miał prawo tego nie przeżyć, wiesz? Tylko twardziele, wiesz? Najgorszy błąd to jest podnoszenie się od razu, prawda? Od razu, tak. No ja też tak mi się wydaje, wiesz? Ja nigdy się nie podnoszę od razu. Znaczy najpierw oceniam sytuację. O tak, może. Najpierw oceniam sytuację, czy... wiesz... Ty wiesz co, ja będę musiał wrócić po potki, bo ja chyba...
No rzecz cholera się, nie wiem kiedy odwrócisz. Kotek go złapał na smysz. Ale to widzę, że to... O ty! O kurcze. Dobrze jest. Dam radę, dam radę. Tylko, że gorzej z podkami. Próbuję jakiejkolwiek demyś mu. Gdzie jesteś? Dobra. Ja jestem obok, dobra, dam radę. Ale on cię gania, co? O kurczę, to jest... Fuch, dobra, że się polas. Dobra, ja idę te. Do namiotu. Chodź, nie bój się, jak zginiesz, koleżko, to się nic nie dzieje. A co, on nie chce wyjść z namiotu? No taki jest chyba nie ten. Niezdecydowany? Nieśmiały, tak. Nieśmiały jest taki, wiesz. To tylko tam się doleć, ty, bo ty już... On życie stracił, zanim tam do niego doszedł. Stopy poparzył, może, nie wiem. Dobra. A gdzie on jest, tam ten? Nie właściwie, człowieku, no przecież... Już nie idę bez ciebie. Już, Bogdanie, już. Nie idę bez ciebie. Stój! Gdzie bez Bogdana lecić? Przecież zginiesz. No, on się parzy. On się parzy, wariat, ja ci mówię. Już idę. Holender, no. Złaś się. No zginiemy, to zginiemy, bracie. Ważne, żebyś łukiem pyrgał. Tam jest. Dasz radę? Postaram się... Tak, tak. No, że go zaraz ogłuszę, wiesz. Chciałam go właśnie zrzucić. Jak on będzie na górze, wiesz? Dobra. Jeszcze to dwa razy. Ale niech się nasz kolega leczy, bo... Dobra. Dobra, pięknie. Nie ma czasu już. Nie przełączam tych potek, bo w końcu zginę. Thanks for the support. Are you okay? Dobra, odpalać się. Gdzie on tam polas? Do kogo? Co się, wody z kranu napić? Zasadzka. Nie. Nie. Myślałem, że zasadzka. Co ty żeś tak aż krzyknął? Zasadzka? No po, krzyknąłem do kolegi, wiesz, usłyszał ten dźwięk, co pyrga, wiesz o co chodzi? Mówię, może usłyszę. No spanikowałem. Co?
sam wiesz, byłem w kryzysowej sytuacji. Czekaj, no ostrzę się. Dobra, i lecimy. O, walka będzie. Siadę. Czy nie to? Nie ten potwór. Tamtego też musimy zabić, wiesz o tym? No to nie ja się zadaję. A, no dobra, no to... No tamten coś jest... Zawsze coś zostanie na pocieszenie. Nie, tu jest chyba na tym zadaniu tak, że przegrana nie ma nagrody żadnej. Tak? Mhm. To 50 minut mogę biegać na barwę. Możesz, śmiało. Możesz też z namiotu zasadniczo nie być i też tak jakbyś. No teraz mnie faktycznie. Siadę? No... Nie dałeś, no dobra. Nawet nie sądziłem, że mnie tak zdewastuje, wiesz? Chciałem unik wykonać, ale no... Game over, no. Dobra, jestem. O, panie. Dzień dobry, panie Darku. Dołączam już do... Masakra. Nie zdążę dowiec, może. Mnie Darek zaszlachtował, bydlak, wiesz? No to menda. Polowali go. Jeszcze mamy jeden zgon. Kurczę, to nie jest zginąć. Wytnie się. Kurde. Ja to strasznie przeżywam dalej wewnętrznie te porażki, wiesz. Później taki czuję się, wiesz. Smutny, tak, nie wiem. Wiedziałem, że ty taki uczuciowy jesteś. A to ja ci kiedyś taki nie byłem, teraz mi jakoś tak się dzisiaj tak ty. No to peser. Rzuca się w nocy, rozumiesz. No, spadnie mi może. Nóg, nie. Wiesz. Naje się na noc.
Wiesz, weźmie coś na wątrobę. No ogląda to, się. To, że wiesz, na boczki nie idzie, to jest tylko skutek uboczny. Ale on mi wcale nie przeszkadza. Skutek. Kurwa, te reklamy są przejebane, są te reklamy, kurwa. Sakra, co? Ja to nie wiem, człowieku, to... Dobra, on jest tam. Słyszę go, jak gdzieś tutaj trzeszczy. No i okej, stoisz. A! Niedobry jest. Chciałem go w ogon trafić. No gdzie on tam? No gdzie? Nie wiem. Biega. No chodź tu jeszcze raz. Kurwa. Zastanawiałem się, co ten kot zrobił. Teleportował go. I pograne pomidory, pomidory, tanio pomidory. Chcę ryzykować, wiesz? Ja też. O ty. Teraz to wszedł. O kurczę, pułapkę może. Je, taką dobrą pułapkę zmordowałem. Poleciał tam. Mam tylko elektryczne. Nie, no ja się cofnęłam do obozu, bo to stąd pomoże mi. Co mówisz? Lepiej. Ja się cofnęłam do obozu, bo stąd będzie mi lepiej piec. Tu wystarczy tylko zaskoczyć w sumie. Ciada. No
jeszcze patrz. No on tam poleciał. Gdzie to? O cholera, zanim ja dojdę tam. Spraw się na mnie w ogon. Vigo! O, sta! Nie, ja też muszę się uleczyć. Nie chcę wiedzieć, czy przeze mnie wiesz. Zwajpujemy to. My jesteśmy mistrzami grania na jednym życiu. Tak, tak, wtedy nam się chyba najlepiej gra. Tak. Ale tak procentowo to przegrywamy tylko, ja wiem, z 5% meczy, co? No, 5, no, z 5, nawet mniej. 5? No tak wiesz. Nie, no na 10 to ja kwalifikuję. Ale na jedne, a chodzi mi o na jednym meczu, znaczy na jednym życiu, jak zostaje, wiesz, jak wchodzi na przykład jakiś mietek, wipe dwa razy i wychodzi na przykład i zostajemy strzałą. Teraz to my zwipowaliśmy, wiesz. Dobra, dasz radę? Ale najlepiej, na jednym życiu się najlepiej gra. Wtedy ta presja. A tak. Ale fajnie ogonkiem mogę. Nie ruszę się. Możesz kurczę. Do góry. Uwaga, uwaga. Ucieczka. A to nie, to jeszcze. No, wracaj. Ewidentnie coś. Chodź tutaj z pułapką, to już go trochę wyższe. No nie za bardzo mi to. Dobra, muszę. Końcówka najgorzej nerwowa, martwi się, o, że tamten się nie leczy troszeczkę. Nice. Czy easy to nie wiem, ale nice. To, teraz to trochę ci powiem dalej. Tak na jednym życiu to jest takie, wiesz, skupienie, wiesz, takie jak te kulogłowi mają, prawda? Wiesz. Lepiej to smakuje. Lepiej smakuje, ale to już jest, wiesz, takie Bóg. Ktoś tam pod kopułą chodzi, że może być nie halo, wiesz. Jednak 50 minut czy tam 40 minut to szkoda złajpić, no. Ale dobra, można powiedzieć, że... Co, jeszcze jeden meczyk?
i będziemy się czuć dzisiaj bohaterami, więc Darek musimy dać z siebie wszystko. Wybieramy taki najłatwiejszy, jaki może być. Zabijemy coś takiego łatwego. 120 lat. 126. Troszkę mnie zaczyna główka boleć. Boleć boli? To tak jak Betelgez. Głową do dołu, wiesz. Nie, a 37 minut. Może ten, za gorąco jest po prostu. Może tak, się? tak. Jak a u nas się chodziło tak, że chyba będzie burza, nie? A u nas znowu jest tak strasznie duszno. No, a u mnie to powiem ci szczerze, że okno mam zamknięte, to nie zdaję ze sobą, czy jaka jest pogoda. Ciężko by wytrafić, trzeba byłoby wyjść tak na dół. Durnoto ty, durnoto. No jest jak jest, no. Zresztą wiesz, słuchaj, ja ci powiem szczerze, że w Polsce to jest teraz taki komfort, idzie słuchaj sobie. W lodówce, zamiast wiesz, mrożonek samych, to se leżą, rozumiesz, lód w kosteczki pokrojony, wiesz, proszę, za 4 złote, wiesz, przychodzi sobie do domu, bierze sobie ten, jak to nawet się nazywa? Cenę ci poda, nie no, no dalej. No co, no to podaga prawda, wiesz, przychodzi sobie do domu, nalewa sobie kremóweczki, rzuca sobie kosteczkę lodu. Nie no, panie, cóż za... Nie, no wiesz, nie oszukujmy się, no wiesz, już picie droższa sprawa, co? A może nie jak inflacja, tylko oszczędność po prostu, wiesz, jak idziesz i widzą, że kupujesz, wiesz, ten lód, to o, tego to stać, prawda, wiesz, no, bo jak każdy by normalnie sobie zamroził w lodówce, wiesz, jakby chciał lodu. A tu nie, tu ja potrzebuję dobrego picia, super picia, wiesz, a w domu kranóweczka i do przodu. No trzeba za coś kupywać te gry, prawda? Później. Ty to no, lubisz, co? Ty, jak to się nazywa? Tą swoją postać, ją przebierasz i włosy... Dobra, panie, jakie ten... zadanie? Lekkie, mocne? Lekkie, Jacek, na sam ten. Chyba, że chcecie sobie we dwójkę posiedzieć, nie? A nie wiem, czy my wczoraj przechodziliśmy to? Jak to zabrzmiało? Tak, chcemy zostać sami. Nie potrzebujemy towarzystwa. 120, tak? No, mam 118, więc może po 121 albo coś, nie wiem. To 120, no. 125? Nie, da rady. Musisz przeskoczyć na 121, wtedy będziemy mogli odpalać, wiesz, do kolejnej dziesiątki. Bo patrzyliśmy na moim levelu, wiesz? Nie przeskoczysz, to nie jest tak, że możesz 10 no, wyżej. No właśnie, 121, 120, tak? A, tego nie mogę włączyć, a no, bez akcji możesz dołączyć do tego. A może będzie mógł. No, dołączył. No, dlaczego ja nie mogłam dołączyć, jak nie przekroczyłam tej dziesiątki? Nie mam pojęcia. A tak no tu dawaj więcej, 129. 129? O nie, nie to nacisnąłem, sorry, nie dołączajcie. Możesz? Zobaczę. No mogę. 130. Nie mogę, nie mam zadania na 130 takiego. No dobra, to dobra, to do 129, tak? Tak. Bo to chciałaś coś takiego, więc... Bo jeszcze zapalić, tak? Zapaleć. Dobra, Darek, to ty tam go bij, a ja muszę skoczyć do łazienki, ze dwóch.
Każdy gdzieś idzie. Darek. Wszystko na twojej głowie. Dobra, spoko, dam radę przecież. Jeszcze truskawkę po drodze chapnę. A resztę się wytnie. Fasolkę widziałeś u siebie już, czy nie? Młodą? Szparagową? Nie. Dariuszu? Jest u was fasolka, fasolka szparagowa? Nie. Nie ma? A u nas jest. Ale człowieku 24 zł za kilogram. 25 znaczy się. Darek, mówiłem ci, że pieluchomajtki to jest szał w dziesiątkę. Wchodzi, ściągasz, nakładasz i drugie. Poczekam, tydzień czasu będzie zaraz, wiesz, tańsza, nie? Tak, a ta o fasolce akurat, co? Chyba nie w tym momencie się wstrzeliłem w temat. Bo my o fasolce mówimy. No to szparagowej. Mówię, no. A ja też powiedziałem coś bardzo istotnego. Jakby ktoś nie wiedział, to komfort, wygoda. W Mazowieckim 25 zł za kilogram, chcę powiedzieć wszystkim, jakby ktoś nie wiedział i wybierał się do Mazowieckiego. To 25 jest ta, na promce. To jest ta fasolka szparagowa z Niemiec, więc wiesz, płacisz jeszcze cło. A ja nie wiem, czego ona jest. No, a widziałeś w Polsce gdzieś pola fasolki? Bo ja nie widziałem. Kurwa, jakiś nienormalny jesteś. Babka u nas na wsi sadzi tą fasolkę. Ale twoja babka to w ogóle jest, wiesz, to nie jest fasolka, tylko to jest groch. Jacek, no co ty gadasz za kłopoty, no? Jest, jaki ty jesteś... No weź, bo pomyślą sobie, że jesteś baran. Dlaczego? Że twoja babcia sadzi groch? Ale wszystko przykręcisz na swoją korzyść, dziadu ty. Kurwa. Dziad jak dziad, w niektórych kręgach pan dziad. Pan dziad. Aj, humor mi wrócił, podziwuję Darek, mówię. Niedrogim kosztem, dobry komfort. Pieluchu majtki polecam wszystkim. Nie, bo to chodzi o to, że posłuchajcie, to chodzi o to, że ona później ma... Znaczy ona w sumie nawet jak jest i młoda, to ona ma łyka. Dobra, bijemy i z ucha, tak? Nie wiem, o czym to się ma. Panie Dariuszu, czy ty mi wyjaśnisz, ty jesteś ogrodnik? Nie wiem. Ale on ma swoje sekrety, on nie zdradza tak, wiesz, bo to nikt nie będzie od niego pomidorów kupywał. Będzie se sadził tak, jak wiesz. On... No teraz mi. Tyż prawda. Ty jest prawda. Nie ma tego tam. Darek, zdradź ten sekret. Wsadzasz ziarenko do tego, do piachu, podlewasz go co 3 godziny. I patrzysz, aż kiełkuje. A na koniec rzucasz, fasolkę to się gotuje, tak? Czy smaży? A to mówimy o fasolce czy pomidorach? Nie no, pomidory to się ketchup robi z nich. To każdy głupi ci powie. Sadzisz fasolkę, potem ją zbierasz i gotujesz, kurwa, gdzie tam jest piekarnia, te kuchenka po drodze. Ja nie wiem. No i weź tutaj człowieku, no i teraz poproś go o coś. Nie umiecie gotować. Ty, temu to coś tam... Co to za potwór? Darek, help me. Nie ma skowrona, więc nie będę tak No skowrona to wróci je po wakacjach dopiero będzie. Się chłopak wyszaleć, no. Młody grzdul to. Ale piękne, ciekawe, nie? Że... Ciekawe, że ma problemy. A ci z namiotu to może niektórzy tam by wyszli, na przykład taki Max Konalny. Ja nie znam człowieka. Taki dziad tam stoi, tak? Poczekaj, bo mi tutaj się znaczek pojawił. Ja nie wiem, ten się przewraca. A we trójkę tam... jesteście. No ale to my potrzebujemy wsparcia psychologicznego. A Chińczyk potrzebuje healera. On jest na tyle. Tam dziennie. Wszyscy czegoś potrzebują.
A ja nie zjadłam nawet. Ty, ten jego pies to fajny jakiś demy zadaje, albo mi się wydaje, co to jest? To on tylko na psie polega. Co ten pies, to, czy to on? Jego azem to... Ty, dobrze, zacznę grać. Tak, będzie game over leci. Dobra, zacznę grać, ty patrz. Ty, nie wierzę, że się osadził. Nie na mojej zmianie, kurwa. Dzięki. A to co to, to jakieś zgromadzenie szczurów? No dobra, już idę. Jak się fajnie tarzają. Dobra, pokażmy klasę. Dziwna sprawa. Czemu? Nie no, pół kwadratem wziąłem, żeby go, wiesz, otumanić. Nie no, idziemy tego pierwszego najpierw. Tego zostawiamy. Siedź tutaj serdecznie. I nie pojasuj. Oszczędzajmy życia, bo na koniec jest wujek z Igor. Chłop. Świnia mnie. Mnie też. No nie no. Chodź dalej, zabijemy te świnie. No zobacz. Pani kochana, w jakim stylu weszłaś? No ja. Jesteś tak ujęta na kamerze, że ło, jak włączysz to kiedyś prawnukom, to... Wiesz, ale babcia miała skilla. Uhu. Dasz dalek radę? Bo nie wiem, czy nie ogłuszony jesteś. Nie, spokój. No ten nie chce jakiś szur. Nie chce... No. Nie, teraz Chińczyk robi robotę. Znaczy to jest chyba nie Chińczyk. Chyba Koreańczyk. Za mojego kolegę, proszę. Ty, no zobacz. A, bo to jest hartowany. Ja, to już się wszystko wyjaśniło. Ja zapomniałem, że on w ogóle taki istnieje hartowany. Może to nie jest hartowany. On był na tym przecież, na arenie. No, wydarzy...
Znaczy na tym, na takim, na tej arenie. No właśnie, ale to nie wiem, że... Ale po łapki nie padło, prawda? Bo on jest chyba taki hartowany, wiesz? Znaczy, to są jakieś, jak się inaczej się nazywają. Ja już nie pamiętam, jak one się nazywają. Lazurowe. Apexy. Lazurowe. Co ja z tego mówię? Ja powinienem dalej ci słuchać jako tłumacz do gier, prawda? Służysz. Kurczę. Muszę to zabrać, bo to nie działa. Nie będziemy zaśmiecać takiego pięknego środowiska. A tu jest ten mały też? Tego też mamy upolować? No, obydwa. Bo ten jeden chciał zjeść tego jednego i... Musimy zaprowadzić porządek na dżungli. Dzień, tak? Do wody go, do wody go. Na plaży, na plaży. Yeah. O, chodź. Tu cię ryby zjedzą. Tu cię ryby zjedzą. Krew poczuli. Darek grzeje w to. Chińczyk. Chińczyk wie, że ty pomożesz mu. O, mówiłem, że ryby go zjedzą, zobacz. Moska rasia. Ty wiesz, że Darek, że ja żyłem 30 lat ponad przekonaniu, że karp to jest polska ryba? Nie, ona była sprowadzona... No ale ja żyłem w przekonaniu, wiesz. Tylko poczekaj, to chyba... Jak się dowiedziałem, że to jest zagraniczne, a ryba, no to mówię, no mi cholery, już nigdy w życiu karpia nie wiem. Ryba została tak sprowadzona. Ja tylko polskie ryby jem. Najgorszy chyba gatunek ryby, co? Działa to. Kurczę, bo ja już tak patrzyłem na Madzie, wiesz, ona się wstydzi przy tym, że krucho życie, wiesz? Tak. To taka wstydliwa. No rybki za mną biegną. Madziu, osaczymy go. Ty go bierzesz z prawej, ja z lewej, Darek z tyłu, prawda? A Chińczyk niech, on wie co robić. Taktyka. O! Na wątrobę siadło. Ty, ale to twarde, co? Prawie więcej tych obrażeń wchodzi niż w mordeczkę.
No, ja z Darkiem próbowaliśmy kiedyś uciąć ogon we dwóch i nie za bardzo co nam wychodziło. Prawda, panie Darek? Tak. Ale za to ogłuszanie nam wychodzi. Och! No i fajnie. To jest ta Apex. No do takiego Apexa nie biliśmy. Miałem napisane średni okaz. A ty, Madziu? Jak? Ja nie miałam, nie widziałam czegoś takiego. Ale... Popsutą grę masz. No idzie tutaj. To jest młot. Młot, który cię wybawi. A teraz idzie gdzieś dalej. To Darka. Pojawił się Zignor. Kto ma królika? Ja nie mam królika. Panie Darku, masz pan może zająca? Nie. Leć, niszczy. Kto to? To Superman, Batman, nie, to Max Korn. A ty, na Disneyu jest Avatar 2. Podobno. Tak? No. Oh my god, panie Darku, dasz pan radę? Pięciuk sam nie pęk. Tego jak podniosłem. A ten pies to jakiś, nie wiem, upośledzony pięciuka. Zamiast bić tego bossa to... to bije te szczury. To jest specjalnej troski, kurwa. Nie no, bije te szczury małe, wiesz. Znaczy to są gady, no.
No, Darek prawie mu ogon uczyliśmy. Uciekło to. Jeszcze uciekło. No po to, no jeszcze, tak, trzeba, wiesz, bić. Chciałem pułapkę postawić to. Nie ma plucia na moich ziomków. O, pies się Chińczyka ruszył troszeczkę po. Nie wiedział tam, kto przyjaciel. To miał prawo, prawda? Ale z drugiej strony to chciałbym wiedzieć, wiesz, jakie to są te nazwy tych chińskich tych braci, wiesz. Bo to szkoda, że to nie ma tłumaczenia, po to zobacz. To jest dwa takie znaczki, a to może znaczyć bardzo, naprawdę bardzo wiele na przykład. To tak jakby imię, nazwisko, tak, prawda? Cholera wie po to, jak to tam jest. O. Bo u Indian to było lepiej, prawda? Na przykład był wódz i nie wódz, prawda? I jak był wódz, to był wódz, na przykład wódz mocna pała, prawda? A jak na przykład tam był jakiś zwykły Indianin, to było wóz tam, tu. Łatwiej, prawda? A u Chińczyków to tak nie wiadomo. Dwa takie cyferki i może być na przykład, wiesz... coś tam, prawda? Już nie będę wymyślał, bo zaraz powiedzą, że dopowiadam historię, prawda? W jakąś dziwną, no. Ale to jest... Ale taki... jednak mnie celną trzy razy podejście było, ale... Zobacz, to, zobacz jak Zadzik się tam, jak się to robi. Ty, on ma świeczkę urodzinową na plecach. Tylko ja to widzę? A znów? Znów? No ten bąblowy taniec, no to też. A ja myślałem, że coś tak, tak, no to tak zabrzmiało, jakbyś teraz tam, wiesz, siedziała i tam... Tak, teraz. Jedzie z koksem. Nie, no wiem, że w grze, no ale... Lepiej się upewnić, zapytać, wiesz. Teraz jest moda na dramy w internecie, prawda, wiesz, to i my możemy jakąś dramę taką wymyśleć, prawda? Ja już się pogubiłem w tych dramach w internecie, no w ogóle pierwszy raz słyszę o tych ludziach. Gdybyśmy wygrali w ogóle w tym internecie z tymi dramami. Tak, drama, no jak... Jakby posłuchali naszych dram, jakie mamy, tylko że my jesteśmy kulturalni, my mówimy zawsze. No ale to... Nie, nie no... na streamie. Nie, no drama może być, wiesz o co chodzi, ale trzeba mieć jakiś powód, no trzeba być takim, wiesz, ja nie mówię o tych patologicznych dramach. Jak Skowronek wejdzie i jest... To już jest wtedy... Pi, 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 pi. No to mówimy... Słyszałeś, co chodzi, to jest jego wiesz, podwyższenie mocy. To jest jego po prostu takie przecinki, wiesz. Dobra. Darek, przestań, sadysto. Jeszcze tylko zignor. Dobra, Chińczyk. Idziemy na ostatni bój. Znaczy, nie będę mówił Chińczyk, tylko będę mówił... Panie Chińczyk. Jestem ciekaw, czy Darka zabiją te jaszczurki, czy nie? Czekaj, ja. Zobaczymy, no. No tam zaraz pójdą do niego. A, tutaj ten... Coś myśli ten. Nie, on też tak nie chce iść, widzę, że dobrze gra zespołowo, wiesz? Co
jesteście na dole gdzieś? Tak. No ten zignor to może być nieprzyjemny. Wiesz co, nie miałem pułapek. O. Ale taki pocieszny. Darka wyłączyło. No to sobie radzimy Madziusami. Pilnujemy się. Może u niego, wiesz, burza. Albo prąd mu w końcu żona odcięła. Prawidłowo. Nie będzie grał. Opa. Uj, 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 uj. Ale mi w życiu ratowało. Nie było zasadniczo szans, no. No nie. Nie, już widziałem od razu ten... Od ściany się odbiłem. Żebym się od tej ściany nie odbił, tylko no, wiesz, jeszcze mógł unik wykonać, to co... No, może byłoby coś tam, ale... Co by było, gdyby było? Idę do was już. Gdzie ja? A on tutaj jest. Wróć. Pułapki wezmę. Pułapki wezmę. Masz rację z tymi pułapkami. Zawsze się przyda więcej. Zwaliło mnie ty. Nie. Ja już, Darek, tutaj wiem wszystko. Nie ma co cię wstydzić, rozumiem. Pokłóciłeś się z żoną. Przyszła, odłączyła. Powiedziała, nie będziesz. Nie, telewizor mi się wyłączył i wszystko znikło. Tak, 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 tak. Masz tak samo sobie na konsolę jak ja. I no, po tak razie ci gadam. Nie ma co się wstydzić teraz. Stan uśpienia przeszedł. Ja też mam wredną. No i konsola na żółto mi się świeciła. A ja zginęłem, Dark, ku chwale. To jeszcze dawaj dołączę do zadania. Nagroda będzie. Chociaż teraz to nie wiem, jak ci dołączy, wiesz. Nie, no jestem tu gdzieś. Panie Dariuszu, ja myślałem, że tak. Na początku teoria Madzia powiedziała, pewnie udarka burza. I się boi. I wyłączył wszystko. Nie, no że znów bezpieczniki. Ja dałem teorię, że ten, że po prostu, no, przegięłeś. I zamiast z żoną spędzić czas, to po prostu marnujesz prąd. I kara musi być. Ja to znam, wiesz, Darek, słuchaj, ja siedzę czasami w tu łazience i mi gaszą światło po złości, wiesz? Nie wiem, ja mam problemy zawsze z lodówką. Ograniczają ci swobodę dostępu, wolną swobodę do lodówki. Ja to znam ten ból. A ty, tak, że lubię podjeść, to wiesz. U mnie to tak jest, wiesz, kupiłeś selut, to selut jest. Koniec. I do tego może 32 kilo. No przecież mam siły pada utrzymać. Pół żona. Ale jadaczka to mu się nie zamyka, co? Aż mi się smutno zrobiło. Ale jak aż mi się smutno zrobiło, że ja taki chudy jestem.
Nie no, tylko... Nie, przekupa na targu, nie? Nie, nie, od jutra będę naprawdę bardzo milczący. Nie, dobra, bo nam się obrazi i to, to wiesz. Nie, to będę naprawdę milczał. Nie znasz z tej strony, wiesz, jak on się obrazi. No wiem, zamknij się w sobie, potem... Tak zawzięty, że to głowa ma. Jak do jednego powiedziałem się nie będę odzywał, to już jej w życiu nie odezwę. No. Nie dożyliśmy, nie dożył do pojednania. Ale to idzie, to FPS. No nie no. Panie, zostaw pan to. Darek, ja odkryłem, jak już algorytmy YouTube'a oceniają. Czy jesteś elokwentny? Tak. Przystojny. I też i ten, i trzeba, jak to się nazywa? One oceniają tak, że promują tylko słabszych graczy, takich graczy nie wiesz, nie promują jak my. Wiesz, po słabszym dają szansę, wiesz, a takich jak my, to wiesz, za dobrze, to... To jest taka moja definicja cicha, wiesz, nie wiem, czy to jest tak naprawdę, ale coś w tym jest. No, bo zaraz mnie dorwiesz, kurwa. Wiedziałem, że on tak planuje zamach na moje życie. A może ja bym te pułapki, może mam, biorę ze sobą, czy nie? Takie pułapki. O! A już myślałem, że się rzuci na mnie, wiesz. Dobra, może zacznij grać i to bić po mordzie potem. Darek, sam siebie, wiesz, opierdzieliłem trochę, wiesz. To dobrze. O, teraz to nam tutaj ktoś uratował porządnie. Ty, no nie mogę trafić w niego, no tak, no. Jest tak rozkręcony, co? Ty, ja byłem ze Skowronem na nim, to dwa razy wipe. O! Oddychaj! Jest dobrze. Ej, ja już widziałem, jak on się ładuje, to już klikałem. Nie, to już wiesz, jest ogłuszony jestem, wiesz, i on tak... Ty, no nie mogę go w japę strzelić, no wiesz, mi, że nawet... To już może ze zmęczenia, to już jest tak, to jest ze zmęczenia, trzeba to jakoś wytłumaczyć. Ja mam mało życia, wiesz, bo mnie wyjebało i od zera startuję. Dlatego nie biję tam. Żeby dobrze, nie, dobrze, to, ale to już by było game over. Żeby nie podchodzić tam, bo... Ten Signaton jest... zawsze był taki, wiesz... No zobacz. Raz. Dwa. I nie doszło. To pozernie podchodzę do sprawy. Muszę podejść do niego psychologicznie. Muszę, ona ma i dalej jest uratowana. No ja też jestem oszkodzony i... Dobra. Ty, mój kot zamiast... No, się obudził. No zobacz.
jest taki niedobry. No, w końcu ktoś mu. Chyba żółty brat. No co to? Leżeć ty. Kici, 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 kici. Kotek by tam poszedł na rozróbę. Teraz od. Zawsze, że gramy z połowy. No. To czemu możesz nas mieć? No, ale to... Ja go nie mogę, rozumiesz? O, teraz go dopiero wtrafiłem. No normalnie wtrafić go nie miałem, nie mogłem. No, ale nawet łapet, wiesz? No mówię ci, nie mogłem go wtrafić. No, no w garba. No mówię ci. Cały czas biję i mam białe te. Nie wiem dlaczego. I mam białe cyferki, wiecie? Tylko w gębę. Pan Bogdan przestał się starać. Tak, tak, tak. Zwolnić go. Ci mówię, że streeta mam. No streeta mam. Chcę być najlepszy tylko. Znaczy, ja wiesz, to ciężko... Przegonić mnie, ale... Czy ja jestem najlepszy? Tak, jestem, dzięki. No, zobacz, człowiek. Ty, ja chcę, że... nie chcę być tutaj na lepsze, chcę, żeby on w końcu zdać. No, bo lepszy timing ode mnie w każdym razie. No on nawet jak i biegnie, to cię... O kurde. Mało życia miałem. Nie ściągnę. Mogę. No ale będzie trzeba uważać. Proszę, proszę. No dużo jeszcze. Mam mały pasek życia, wiesz? Po tym... Nie chciałbym. To jestem teraz ja? Kurwa. Tak. Dobra, jest. Ła, ale wycelował. Opa, to może być game'owe. Dobra, daj, dobra, że? Ja teraz muszę pozbierać. Kurde, pozbierać muszę. Pozbierać muszę trochę życia, żeby większy pasek.
nim to jest chuj. On jest ostatni, to wiesz. Ja wiem, tylko wiesz. Oszołomiony jestem. Chyba mam małe proszki. Dobra, 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 dzięki. No żeż... Idów oszołomiony, no. Ja też. Kot, kot działa, kot działa. Kot popsuł się. Mój to nie wiem, stoi koło mnie i chyba nie wiem, co on robi. No, oszołomiony i dobre dzień. I nie mogę się już przez cały czas. Dobra. Darek tak, żeby potki tylko widzi. Tylko, że dalej trochę daleczko, bo... Epic. Dobra, beczki zaraz będą. Trochę nam napędził ten Zignorek strachu, co? Miało być lajtowo, Maciu. Chińczyk wie co robi, na ryby go wie. Aha, pek. No, daj się przycelować. Pięknie. Teraz już powinniśmy go robić. Albo on nas. Zostaw, Marcie. Zostaw, Marcie. Darek, ten twój granat to zadziałał na koniec. Tam granat. Dobry mecz, on nawet zobacz, tam podziękował coś po chińsku. Super. A powiedział wymatowy. Nie, tam nie, nie, to mój kolega, przecież ja z nim kiedyś tam... to zawsze taki optymista, co? A ja to tak zawsze tak pesymistycznie bardziej. Zniknął ogólnie jest ciężki do bicia. No co poradzić? No nic nie poradzić, świata nie uleczysz, no. Buta nie zjesz. Tak. Dobra, kończymy streama zaraz, ale nagród, uuu, panie. Na placu się spotkamy, boju. Dzięki panda za to, że byłeś z nami i się tam odzywałeś, pogadaliśmy sobie troszeczkę. A przy okazji zapraszamy w piątek, prawda, jeszcze Monsterka będziemy grać. Gdzie pani Madzia? Panie Darku. A pani Madzia oczywiście tam poszła najpierw okraść kogoś. Pan Darek, złota pozycja. Więc kończymy streama i do piątku. Nara. No, hejo. Dobranoc, Polsko. Dobranoc, Polsko.